Dzień dobry Państwu, witamy z iście śnieżnego Gościęcina. Dzisiaj jubileuszowa 30. edycja wyścigu Bryksy Cross. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w Gościęcinie, w gminie Pawłowiczki, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, a to oczywiście województwo opolskie. I na trzy główne wyścigi dzisiejszego dnia zapraszają Państwa Kasper Krawczyk i Karol Dziambor. Całą rywalizację rozpoczniemy od wyścigu kategorii junior. Jest to pierwsza kategoria, która rywalizuje w ramach wyścigu z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, czyli stawka 50 zawodników będzie walczyła oczywiście o punkty do rankingu, a te punkty niezwykle istotne, chociażby ze względu na ustawienie na starcie Mistrzostw Świata, które już zbliżają się wielkimi krokami, bo jesteśmy, jakby to powiedzieć, w drugiej części tego sezonu. Tak, te punkty są naprawdę bardzo istotne, no i jest to kolejna już okazja w Polsce, żeby właśnie w tym sezonie o te punkty rywalizować, ponieważ w listopadzie mieliśmy też zmagania w Laskowicach Pomorskich, a Bryksy Cross od lat to jeden z głównych punktów na przełajowej mapie Polski, można powiedzieć, że stolica kolarstwa przełajowego, jeżeli chodzi o Polskę, no bo tutaj klub LKS Bryks, już Gościęcin razem z Janem Paterakiem na czele, no to tacy promotorzy kolarstwa też Bryksy Cross był wyścigiem, który jako pierwszy znalazł się w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej i od tych już nastu lat cały czas gości właśnie i gości też zawodników z całego świata, są kolarze z zagranicy, ale także polska czołówka. No i właśnie zaraz będziemy przechodzić do tej rywalizacji juniorów. Tak jak powiedziałem, na starcie 50 zawodników. Listę startową otwiera zawodnik z Czech. Zawodnik, który tych punktów, jeżeli chodzi o ranking Międzynarodowej Unii Kolarskiej, ma już sporo. Jest to Paweł Sumpik z drużyny Roman Kreuziger Cycling Academy. W pierwszym rzędzie będzie stał także Tobias Hajkowski, czyli zawodnik z reprezentacji Słowacji. Matej Havel to drużyna Lavi Junior Team, ale będą oczywiście Polacy. Będzie Kacper Topke z KS Klip Chłapowo. Będzie między innymi także Ksawery Adaszak, to oczywiście Akademia Kolarska Bonecki Team. Maciek Jarosławski z Warszawskiego Klubu Kolarskiego, czy Jan Jackowiak. To są główni faworyci tych dzisiejszych zmagań, ale mamy tutaj świadomość, że ta lista tych faworytów jest zdecydowanie dużo dłuższa i o tych nazwiskach jeszcze na pewno, Kacprze, będziemy dzisiaj rozmawiać. Oczywiście, lista jest, tak jak powiedziałeś, bardzo długa, stawka jest duża właśnie jak na tę specyfikę tego kolarstwa w tym regionie, kolarzy 50 na starcie. Jest też Kacper Konke z KS Klif Chłapowo, który tutaj właśnie w Gościęcinie przed rokiem w 2022 na początku sezonu sięgnął po tytuł Mistrza Polski, tyle że w kategorii junior młodszy, więc na tej trasie, wymagającej trasie w Gościęcinie tu na Bryksach czuje się naprawdę bardzo dobrze. No i też razem ze swoim kolegą z drużyny, ostatnio z Kasprem Dobkę, pokazali we Władysławowie, że naprawdę są w bardzo dobrej formie i naprawdę włączą się tutaj w walkę o zwycięstwo. A skoro już powiedziałeś coś na temat trasy, to z racji tego, że do tego startu pozostało jeszcze kilka minut, powiemy tutaj, że ta trasa jest naprawdę jedną z bardziej wymagających w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie zarówno fizyczne, jak i techniczne. Śmiało można powiedzieć, że to taka esencja kolarstwa przełajowego. Jest długi asfaltowy start, następnie zakręt w lewo, są podjazdy, są zjazdy, jest błoto, jest ślisko dzisiaj, ponieważ śnieżnie jest w Gościęcinie od początku tygodnia. W tym momencie właśnie widzimy mapę tej trasy. No i chyba każdy zawodnik, który ścigał się kiedyś w Gościęcinie, ma o tej trasie bardzo dobre zdanie. Jest to jedna z ulubionych tras polskich kolarzy przełajowych, a nawet ci zawodnicy, którzy przyjeżdżali tutaj rokrocznie z zagranicy, zawsze zachwalali trasę w Gościęcinie. Pamiętam, gdy były rozgrywane tutaj Mistrzostwa Polski, czyli tak jak powiedziałeś, na początku 2022 roku, taką analizę tej trasy przeprowadził Jens Dekker, były mistrz świata juniorów w kolarstwie, który powiedział, że zdecydowanie jest to trasa godna Pucharu Świata. Była ona w znacznej większości zgodna z przepisami Międzynarodowej Unii Kolarskiej i tutaj naprawdę to zdanie o trasie w Gościęcinie jest bardzo dobre. Nic dziwnego, bowiem organizacja, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie. To jest cała społeczność skupiona właśnie wokół klubu LKS Bryks już Gościęcin. Wszyscy tutaj z okolic pomagają, by ten wyścig był rozgrywany na najwyższym poziomie. Też widzimy właśnie tutaj obrazki z trasy, widzimy jak to wszystko wygląda, że trasa jest naprawdę odśnieżona, a nie było to takie oczywiste, ponieważ od kilku dni tutaj w województwie opolskim, jak i w całej Polsce pada śnieg. Dzisiaj od rana kłady, traktory pracowały, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby to wszystko wyglądało tak, jak właśnie wygląda. Też sama oprawa, siatki, które tutaj mamy, właśnie na wszystko na
najwyższym poziomie. No i nie dziwi, że zawodnicy doceniają to i chcą tu przyjeżdżać, a widać to po liście startowej, która z roku na rok cały czas obfituje właśnie w bardzo dobrych zawodników z tego regionu. Także jeszcze raz słowo uznania tutaj dla Jana Pateraka i całej ekipy LKS Byks już Gościęcin, bo okoliczności rozgrywania dzisiejszych zawodów naprawdę nie były łatwe. I tutaj myślę, że wszyscy zastanawiali się, jak to dokładnie w Gościęcinie będzie wyglądać, ale już po opiniach zawodników startujących we wcześniejszych kategoriach wiem, że jest tutaj wszystko dopięte na ostatni guzik, także już z wielkim wyczekiwaniem czekamy na ten start kategorii junior. Tak jak powiedziałem, 50 zawodników, listę otwiera Paweł Cumpik Szech, ale wielu Polaków jest tutaj w roli faworytów, no i mamy nadzieję, że Polacy będą walczyć o miejsce na podium, będą walczyć o zwycięstwo i przede wszystkim o punkty do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Tak, rankingu, przepraszam. Te punkty rankingowe są bardzo istotne. To jedna z niewielu okazji, gdzie w Polsce właśnie kolarze mogą o te punkty rywalizować. A właśnie w takiej stawce też to znaczenie mają nie tylko punkty, ale jednocześnie to ściganie się na tych trochę większych prędkościach jednak niż jak to ma miejsce w przypadku Pucharów Polski, bo no właśnie punkty, tak jak wspomniałeś, czy chociażby trasa, organizacja, to wszystko jest magnesem, który przyciąga dobrych zawodników, dzięki czemu można podnosić cały poziom kolarstwa w Polsce. No tacy zawodnicy jak Paweł Cumpik, Tobias Hajkowski czy Matej Havel, a także Peter Soltes to zawodnicy, którzy bardzo regularnie ścigają się w zawodach międzynarodowych z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc dla tych polskich juniorów, którzy no czasami też oczywiście startują za granicą, ale na pewno nie wszyscy, no to dla nich konfrontacja z tymi zawodnikami będzie z pewnością czymś bardzo wartościowym i będzie to też taki moment, żeby nabrać świadomości, w jakim momencie się sezonu się dany zawodnik znajduje i ile jeszcze mu brakuje do tej światowej czy europejskiej czołówki. Tak, jest to bardzo istotne, ponieważ ścigając się cały czas w tym samym środowisku, w tym samym towarzystwie, no jest to jakieś porównanie, ale jednocześnie warto zestawić się ze światową czołówką. Wiadomo, że w tym momencie odbywają się wyścigi także Pucharu Świata, więc no siłą rzeczy ciężko, żeby przyjechali tutaj najlepsi z najlepszych, ale jednocześnie no, ci kolarze z Czech, którzy tak jak powiedziałeś, rywalizują regularnie w zawodach UCI, bo też za naszą południową granicą te zawody są organizowane na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Kolarze rywalizują m.in. w Toy Cup. Tutaj też zawodnicy z czołówki, tak jak powiedziałeś, Paweł Cumpik, Tobias Hajkowski czy Matej Havel, oni regularnie zajmują miejsca w czołówkach tychże zawodów, więc no, jest to też taki fajny test i taka, tak jak powiedziałeś właśnie, konfrontacja z tym międzynarodowym poziomem, zobaczenie w jakim miejscu w tym momencie jest to polskie kolarstwo, w tym przypadku na poziomie juniorskim. A w przeszłości ten wyścig w Gościęcinie wygrywali tacy zawodnicy jak Jakub Kuba, to było przed rokiem, 2 lata temu Łukasz Juszczak, 3 lata temu późniejszy mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas juniorów, czyli Gustav Wang, wcześniej Francuz Mateo Jot, 2013 rok to Roman Lechki z Czech, a w 2012 Michał Paluta, którego zobaczymy dzisiaj na starcie wyścigu elity mężczyzn, to oczywiście wychowanek LKS Pomp Strzelce Krajeńskie, a juniorzy w tym momencie już wystartowali, bardzo mocno rozpoczęli ten wyścig zawodnicy z Czech, no i będziemy teraz wypatrywać i oczywiście będziemy kibicować polskim zawodnikom. Widzimy, że w zielonej koszulce na czele Matej Havel z Lavi Junior Team bardzo mocno rozpoczął ten wyścig, tutaj nie bał się tej śliskiej nawierzchni na początku, na starcie, teraz wyprzedził go inny z czeskich zawodników, także nasi południowi sąsiedzi bardzo mocno, no i Paweł Cumpik jest na czele. Tak, to właśnie zawodnik drużyny Roman Kreuziger Cycling Academy, dość charakterystyczne zielone trykoty tej drużyny byłego czeskiego świetnego zawodnika, za nim jest w tym momencie zawodnik ze Słowacji, więc wszystko wskazuje na to, że jest to Paweł Soltes. No i patrzymy, cały czas staramy się wypatrywać tych naszych zawodników, którzy tutaj, ze względu na to, że jest to wyścig UCI, nie byli ustawieni tak wysoko, ponieważ ci zawodnicy z Czech i Słowacji mieli większą liczbę punktów Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc Polacy będą musieli się tutaj przebijać. Tak jak bywa to w zawodach właśnie rangi PZ-Col, gdzie liczy się szalanż, w zawodach Pucharu Polski oczywiście klasyfikacja generalna tego cyklu, a tutaj w wyścigach Międzynarodowej Unii Kolarskiej istotne są punkty, także to też jest bardzo ważne, żeby te punkty zdobywać. No a dzisiaj jest ku temu okazja. Widzimy, że cały czas na czele Paweł Cumpik, kolarz Roman Kreuziger Cycling Academy, bardzo mocno rozpoczął ten wyścig. No i jest to jeden z głównych faworytów do sięgnięcia po zwycięstwo. Tak, mówiliśmy o tym od samego początku. To jest też zawodnik, który tych punktów właśnie w rankingu UCI ma najwięcej. Nie zawsze jest to najlepszy wyznacznik, ale jednak
przypadku tak młodych zawodników warto zwracać na to uwagę. No i Paweł Sumpik w tym momencie zbliża się do tego bardzo charakterystycznego punktu trasy w Gościęcinie, czyli do tych schodów. Różnie to bywa, czasami da się ten fragment przejechać, wskoczyć po tych schodach, następnie mocno rozkręcić i pokonać ten podjazd, ale w takich warunkach jak dziś widzimy, że ci młodzi zawodnicy mają pewne problemy. No ale na tym podbiegu Paweł Sumpik, wspominany przez nas, został wyprzedzony przez zawodnika ze Słowacji. Tak, zawodnik ze Słowacji rzeczywiście wysunął się na prowadzenie. Tutaj szybciej pokonał ten fragment, szybciej zszedł z roweru, ale widzieliśmy też, że jeden z zawodników jednak udało mu się pokonać ten fragment na rowerze, więc mimo tego, że mamy błoto, jest tutaj grząsko, to jednak są oni w stanie nie zeskakiwać z rowerów i nawet w kategorii juniorskiej już pokonać ten fragment jadąc. Niezwykle mocno teraz ruszył zawodnik w tym czarnym stroju. To jest także zawodnik z Czech, to jest koszulka Dukli Praga. A tutaj mamy dużą grupę zawodników. Widzimy tutaj koszulki warszawskiego klubu kolarskiego. Jest Maciek Jarosławski, był tam także Jan Jackowiak z UKS Kopernikus Toruń. No i tutaj taka duża grupa goniąca, która na pewno nie będzie chciała teraz odpuścić tych zawodników, którzy odjeżdżają. Odjeżdża dwóch Czechów oraz Słowak. Trasa w Bryksach jest bardzo wymagająca, co widać, że już po dwóch minutach rywalizacji wyklarowała nam się trzyosobowa czołówka. A tutaj problemy Pawła Sumpika. I najlepszy z Polaków to zawodnik Akademii Kolarskiej Bonecki Team, czyli Ksawery Adasza, który bodaj na piątej czy szóstej pozycji w tym momencie przejechał. Tak, charakterystyczne różowe koszulki drużyny Marka Boneckiego. To jest na pewno ujęcie, z którego zobaczymy troszkę więcej. To jest właśnie Ksawery Adaszak, za nim dwójka zawodników z klifu Chłapowo, czyli jest odpowiednio Kacper Dobkę oraz Kacper Konkę. Tutaj jeden z reprezentantów Słowacji jest Maciek Jarosławski. Kolejny ze Słowaków przeskoczył przez tę przeszkodę, przejechał Jan Jackowiak, ale problemy niestety tutaj podopiecznego Rafała Sekty, czyli zawodnika UKS Avatar, a tym zawodnikiem był Bartosz Łyżwa. Bartosz Łyżwa, który również bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie, regularnie melduje się w czołówkach Pucharu Polski, a tu w Gościęcinie przed rokiem zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski właśnie w wyścigu juniorów młodszych. Można by było nawet tutaj pokwapić się o taki żart, panie redaktorze, bo Bartosz Łyżwa dobrze radzi sobie na śniegu i lodzie. Tak, więc no to być może jakoś mu pomoże, natomiast w czołówce widzimy, że z numerem 104 jedzie Samuel Fedor, zawodnik SK Żelazarne Podbrzeżowa w tym czerwono-białym stroju. To jest również jeden z kolarzy, który, tak jak mówiliśmy wcześniej o m.in. Pawle Sumpiku, zdobywał punkty w wyścigach rangi Międzynarodowej Unii Kolarskiej. No i co bardzo ważne, mieliśmy tą trzyosobową czołówkę, ale teraz ta grupa pościgowa dojechała. Dojechała, czyli ci polscy zawodnicy, tacy jak właśnie Konkę, jak Dobkę, byli w stanie dojechać do tej czołówki. A na czele utrzymuje się Jan Faltynek, czyli inny zawodnik z czeskiej drużyny, właśnie Dukla Praga, tak jak mówiłeś wcześniej. Więc w czołówce na razie głównie Czesi, Słowacy, Jan Faltynek, Paweł Sumpik, Peter Soltes, ale jest także Ksawery Adaszak cały czas bardzo wysoko. Pozwolę wykorzystać sobie tę chwilę i zachęcić Państwa do udostępniania tej transmisji. Transmisja realizowana przez firmę Vena Sport. Jesteśmy na kanale YouTube'owym LKS Bryks już Gościęcin. Jesteśmy na portalu kolarskim mtbxc.pl. Jesteśmy także na mediach społecznościowych patrona medialnego, czyli portalu naszosie.pl. Zachęcamy do udostępniania, zachęcamy do propagowania kolarstwa przełajowego, ponieważ jest to piękna konkurencja kolarska, ale konkurencja kolarska, która w Polsce no wciąż nie cieszy się wystarczającą popularnością i przede wszystkim świadomością, a naprawdę jest co oglądać. Dzisiaj będziemy mieli transmisję z trzech wyścigów, oglądamy obecnie juniorów, później będzie elita kobiet, no i oczywiście danie główne tego niedzielnego dnia, czyli właśnie elita mężczyzn. Wracamy jednak na trasę, wracamy do kategorii juniorów, no i tam ta czesko-słowacka-polska batalia. No i tak jak powiedziałem, trzymamy kciuki za polskich zawodników. Na razie najlepiej Ksawery Adaszak oraz dwójka z klifu Chłapowo, czyli Kacper Konkę oraz Kacper Dobkę. Tak, ci zawodnicy bardzo dobrze radzą sobie tutaj na tej trasie. No i też nie jest żadnym zaskoczeniem, że to właśnie oni jadą w czołówce. W tym momencie widzimy, że zawodnik Dukla Praga, Jan Faltynek, cały czas prowadzi. Natomiast na drugą pozycję wysunął się właśnie jeden z zawodników KS Klifu Chłapowo. Próbujemy dostrzec, który to numer. Wydaje mi się, że 100... Ojejku,
ciężko tutaj wypatrzeć. Natomiast jeden z kolarzy KS Kirflopowo, jeden z Polaków jedzie w tym momencie na pozycji drugiej, a na miejscu trzecim Samuel Fedor, czyli słowacki zawodnik. A zawodnicy są już teraz w drugiej części tej rundy. Na trasie są od ponad 6,5 minuty, więc podejrzewam, że około 8, może 8,5 minuty zajmie im przejechanie całej rundy. Teraz są na szczycie tej drogi krzyżowej, bo właśnie tutaj ulokowana jest droga krzyżowa, są stacje, ale dzisiaj rywalizują tutaj zawodnicy. Oni tą koroną tej drogi krzyżowej przejadą. Następnie będą zmagać się z takim dość wymagającym, zdradliwym zjazdem. No i przejadą do tej sekcji leśnej, a tam na nich czeka dość długi podjazd. Później jeszcze kilka zakrętów, no i będzie wyjazd na finałową prostą. Będzie wyjazd na asfalt, a nas cieszy dyspozycja zawodnika drużyny Kirflopowo, który mimo nie najlepszego startu teraz przebija się do ścisłej czołówki, no i będzie walczył z Janem Faltynkiem o najwyższą pozycję. Tak, no bardzo dobra dyspozycja ogólnie zawodników KS Kirflopowo. Teraz widzimy właśnie ten zjazd wymagający, śliski, ze śniegiem i błotem. Też ta sekcja w końcówce, którą zaraz powinniśmy zobaczyć, bo za chwilę kolarze tam dotrą, będzie sprawiała zawodnikom i zawodniczkom dzisiaj dużo problemów. Błoto naprawdę jest grząskie, jest tam też bardzo kręto, więc no, będziemy oglądali niesamowite, przełajowe widowisko. No i to jest właśnie ten zjazd. Przejechał Ksawery Adaszak, przejechał także Leon Łodej z Akademii Kolarskiej Głogów Małopolski. To ten zawodnik w takim czarno-złotym stroju drużyny z Podkarpacia. Przejechała Wiktoria Rybnik, czyli także oczywiście polski zawodnik. Tu widzimy kolejnych kolarzy. CCC Kopernikus, Warszawski Klub Kolarski, to Maciej Jarosławski. Są też inni zawodnicy, jest Dominik Krzyśków. Także kolejni kolarze pokonują ten trudny fragment trasy. No ale widzimy cały czas, że ta runda sprawia kolarzom trudności, że jest bardzo selektywna. Jest taką esencją kolarstwa przełajowego. No i zdecydowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o Gościęci, to jest zdecydowanie mekka polskiego kolarstwa przełajowego. Tutaj każdy polski przełajowiec rywalizował wielokrotnie. No i te wielkie talenty, nie tylko polskie, tutaj miały okazję zaistnieć. No i widzimy już samotnie jadącego zawodnika Kirflopowo, więc domyślamy się, że odjechał on od Jana Faltynka. To jest numer 117, czyli Kacper Konke, ten, który wywalczy tutaj przed rokiem tytuł mistrza Polski juniorów młodszych. Teraz jedzie na prowadzeniu wyścigu w starszej kategorii juniorów. No i już widać, że świetnie odnajduje się na tym błocie, że jednak ta kontrola roweru tego dość młodego, wciąż przypomnijmy, zawodnika na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Za nim jedzie Faltynek, jedzie także dwóch zawodników ze Słowacji. Tak, jest Samuel Fedor. No i mamy kolejnego z zawodników Kirflopowo, czyli oczywiście Kacpra Dobkę. Ci dwaj kolarze, właśnie reprezentanci Polski, wmieszali się w tę czesko-słowacką frakcję. Ksawery Adaszak, który bardzo dobrze rozpoczął, teraz jest na naszych ekranach, więc nieco stracił, natomiast cały czas jedzie w tej szerokiej czołówce. W tej grupie mamy Leona Łodeja. Jest także z numerem 141 Bartosz Urbanek, czyli tak jak mówiłeś, Karolu, wcześniej, grupa kolarska Wiktoria Rybnik. No i ci zawodnicy zakończyli już powoli swoje pierwsze okrążenie rywalizacji, czyli troszkę dłużej niż mi się wydawało, bo około 9,5 minuty. Tyle zajęło liderowi przejechanie przez metę pierwszego okrążenia. A na prowadzeniu cały czas Kacper Konke, który ma już około 10 sekund przewagi nad drugim zawodnikiem. No teraz powiem szczerze, liczyłem i teraz jest około 13, może 14 sekund nad drugim zawodnikiem. Także naprawdę imponujący początek tego wyścigu w wykonaniu reprezentanta Polski na drugiej pozycji. Przypominamy, zawodnik Labi Junior Team, czyli Matej Havel, natomiast oznaczony numerem 102. A na trzeciej pozycji z numerem 104 Samuel Fedor. Także ta czołówka się nie zmienia. Ale co najważniejsze dla nas, dla polskich kibiców, Kacper Konke prowadzi w wyścigu juniorów Bryksy Cross. No i mamy nadzieję, że nie zmieni się to aż do samej mety. No bo liczymy na to, że tutaj jednak Polak będzie najlepszy. My tymczasem dostajemy informację, że do końca rywalizacji pozostały 3 okrążenia, także łącznie zawodnicy będą ścigali się na 4 rundach. Dzisiaj warunki wymagające, także tych okrążeń jest jednocześnie trochę mniej, ale wyścig będzie trwał około 45 minut. No i mamy bardzo ekscytujące zmagania, pełne emocji tutaj na Bryksach.
Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatni raz w Gościńcinie juniorzy do pokonania mieli tylko 4 okrążenia. To pokazuje, jak ciężka jest dzisiaj ta runda w tych warunkach. No bo ta runda w Gościńcinie od wielu, wielu lat jednak się nie zmienia. Jakieś tam oczywiście niuanse, troszkę inaczej wyznaczone pewne agrafki, ale jeżeli chodzi o czas przejazdu okrążenia, to jest on niemal taki sam co roku. Dzisiaj jednak warunki wyjątkowo trudne, stąd też przejazd okrążenia zajmuje więcej, a to oznacza, że sędziowie zdecydowali się na wyznaczenie 4, a nie 5 jak w poprzednich latach okrążeń. Powstają też spore różnice między kolarzami. Widzimy, że przewaga Kacpra Konkę cały czas się zwiększa, co powinno nas cieszyć. Tutaj kolejny z zawodników KS Cliff Łapowo to oczywiście Kacper Dobkę. A tutaj ten kolarz, który prowadził przez długą część pierwszej rundy, Jan Faltynek z Team Ducta Praga, miał pewne problemy na tej wymagającej sekcji z podjazdami, ponieważ tutaj, tak jak mówiłeś, to nie tylko kwestie techniczne, ale również fizyczne. Trasa jest pofałdowana, są tutaj bardzo wymagające fragmenty, także to naprawdę daje w kość zawodnikom, a każdy błąd może kosztować kilka pozycji. A Jan Faltynek to jest syn także Jana Faltynka seniora, czyli brązowego medalisty Mistrzostw Świata z 1992 roku z kategorii junior, także te geny kolarskie zapisane także w rodzinie Faltynków. Ten zawodnik w tym czarnym stroju Dukli Praha w tym momencie także walczy o najwyższe pozycje. Obok niego jego rodacy i też zawodnicy ze Słowacji, bo tam Paweł Szumpik, Tobias Hajkowski, Matej Havel, Peter Soltes, ale przede wszystkim Kacper Konkę, cały czas jadący na prowadzeniu kolarz KS Cliff Łapowo. Ja w tym czasie sobie wyświetliłem te wyniki z tych Mistrzostw Świata z 1992 roku. Wtedy rozgrywane one były w brytyjskim Leeds, najlepszy Roger Hammond przed Wojtechem Bachledą, trzeci Jan Waltynek, a czwarty Tomasz Bukowski, czyli reprezentant Polski. Patrząc na wyniki, jest tutaj kilka ciekawych nazwisk. Był Grzegorz Kupczyk, był Wojciech Niedźwiecki, był także Kazimierz Szczepaniak, znany i lubiany w naszym środowisku kolarskim, ale był także pozycję za Kazimierzem Szczepaniakiem Krzysztof Rutko, czyli jeden z współwłaścicieli drużyny Alpecin Dekenik, czyli drużyny, która w kolarstwie przełajowym znana jest nie od dziś. Nie tylko Alpecin Dekenik, ponieważ bracia Rutkow mają całe kolarskie i przełajowe imperium. Też ekipa Krelan Frisztac, teraz obecnie pod nazwą Krelan Corendon, Phoenix Dekenik, czy inne właśnie drużyny przełajowe, jak chociażby Cyclocross Reds, naprawdę zrobili z tego niezły biznes, no i też przyczyniają się do rozwoju kolarstwa przełajowego, tylko że głównie w Belgii ściągają oczywiście też zawodników z zagranicy. I jest też Marceli Bogusławski, również mający swoje przełajowe korzenie, który ściga się obecnie w Alpecin Dekenik Development. Na przełaju nie jeździ, ale za to na szosie pokazuje się naprawdę z bardzo dobrej strony. Prawdą jest oczywiście to, co mówisz, a my patrzymy na to, co się dzieje w czołówce i bardzo nas cieszy ten obrazek, ponieważ cały czas zwiększa swoją przewagę zawodnik drużyny Cliff Łapowo. No i naprawdę imponuje dzisiaj. Imponuje dzisiaj ten zawodnik, chociaż tutaj flaga może niekorzystna. Flaga tutaj na pewno nie jest poprawna. To oczywiście zawodnik z Polski, to biało-czerwony. Tak, zawodnik z numerem 117, Kacper Konkę. Na kolejnych pozycjach Słowacji i Czech, ale też widziałem kątem oka, że w walkę tutaj w czołówce wmieszał się również drugi z zawodników KS Cliff Łapowo, czyli Kacper Dobkę. Jego koszulka pojawiła się pośród właśnie tych zielonych strojów czeskich zawodników, także mamy dwóch kolarzy KS Cliff Łapowo w czołówce. Jest tutaj także Ksawery Adaszak, czyli Akademia Kolarska Bonecki Team, trzeci obecnie zawodnik, jeżeli chodzi o Polaków, ale w klasyfikacji generalnej nieco dalej. A tutaj lider wyścigu, czyli Kacper Konkę, cały czas na prowadzeniu. No to dla tych dwóch zawodników drużyny Cliff Łapowo na pewno jest bardzo motywujące, że mogą ze sobą rywalizować w barwach jednej drużyny. Pewnie regularnie także wspólnie trenują podczas zimowych czy letnich zgrupowań. Nie wiem dokładnie, gdzie mieszkają, także nie wiem, czy na co dzień ze sobą trenują, bo wiemy, że różnie to bywa, ale na pewno jednak bycie w jednej drużynie tak dwóch mocnych zawodników niesie obopólne korzyści. Jest też ta rywalizacja między sobą, która napędza jednocześnie rozwój obu zawodników, bo też kolarstwo przełajowe jest sportem z jednej strony drużynowym, ale indywidualnym zdecydowanie bardziej niż na przykład szosa, więc ci kolarze są kolegami z drużyny, ale jednocześnie rywalami, a taka motywacja na pewno do tego, żeby być lepszym od swojego kolegi z drużyny jest całkiem duża i to widać też na poziomie elity za granicą między innymi,
w takich ekipach jak chociażby Powell Southern Bengal czy Balloa Trek Lions, ale jeżeli jesteśmy właśnie przy kolarzach z Chłapowa, to Kacper Dobkę w tym momencie na pozycji piątej, więc dwóch kolarzy polskich jedzie w tym momencie w czołówce, w ścisłej czołówce wyścigu Bryksy Cross w Gościęcinie. No i nie zazdroszczę tutaj włodarzom gminy Chłapowo, jeżeli chodzi o wybór najlepszego kolarza przełajowego Chłapowa w sezonie 2023, bo ta rywalizacja może być niezwykle zacięta, ale na to jeszcze oczywiście mogą wpłynąć wyniki kolejnych zawodów. A przypominamy, że dzisiaj jesteśmy w Gościęcinie, jesteśmy podczas wyścigu zrzeszonego w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a takie wyścigi w tym sezonie mamy trzy. Mamy wyścig dzisiaj w Gościęcinie, będzie rywalizacja w Zielonej Górze w Drzonkowie, czyli tam, gdzie na początku tego roku rozgrywane były Mistrzostwa Polski, ale będziemy także... No i w tym momencie jest już na tym zjeździe lider, także mam wrażenie, jakby to drugie okrążenie pokonane nawet szybciej niż pierwsze. Naprawdę jedzie dzisiaj bardzo dobrze i cały czas zwiększa swoją przewagę. Tak, na początku miał Kacper Konkę nieco problemów, by przedostać się na czoło, ale później też wydaje mi się, że przyzwyczajenie do tej trasy, do nawierzchni tempem wyścigowym zdecydowanie pomogło, bo widzimy tutaj w tym momencie kolejny z zawodników na zjeździe, ale poprzednio w tej środkowej sekcji trasy mogliśmy zobaczyć, że kolarze bardzo asekuracyjnie podchodzą do tych zjazdów, żeby przypadkiem nie zrobić sobie krzywdy, bo na takiej nawierzchni, na takim błocie nie trudno o pomyłkę, o drobny błąd, który może skutkować wypadkiem i kraksą. No należy pamiętać jedną rzecz, jesteśmy dzisiaj podczas zawodów w Gościecinie, gdzie te warunki są niezwykle zmienne i oczywiście każdy z zawodników przejechał tę trasę dzisiaj rano, niektórzy może nawet przejeżdżali ją wczoraj po południu, żeby zapoznać się właśnie, żeby zrobić rekonesans, ale jednak w takich warunkach pogodowych, gdzie tutaj z samego rana na trasie było naprawdę sporo śniegu, obecnie mamy dość śliskie błoto, ta trasa zmienia się z okrążenia na okrążenie. To są warunki, które są bardzo trudne, to są warunki, które są wymagające, ale przede wszystkim to są warunki, które są zdradliwe. I na takich zjazdach, jak ten, który oglądaliśmy przed chwilą, no cały czas trzeba zachowywać koncentrację, cały czas trzeba tutaj podchodzić z pewnym respektem do tego błota. No i tak jak warto zauważyć, niezwykle istotne jest także tutaj to, jaki zawodnik dobierze tutaj ogumienie, jakie dobierze ciśnienie, ponieważ zupełnie inna trasa była dzisiaj tutaj o 9, a inna jest teraz. I przede wszystkim zupełnie inna była wczoraj, bo widzieliśmy chociażby w mediach społecznościowych klubu LKS Bryksiusz Gościęcin, gdy tutaj organizatorzy odśnieżali trasę, to w zasadzie bryksy były całe białe. Natomiast teraz, jak możemy bardzo dobrze zobaczyć na naszych ekranach, nie ma śniegu na trasie, za to jest to błoto. I tak jak wspomniałeś wcześniej, trasa zmienia się z okrążenia na okrążenie, z wyścigu na wyścig, więc też to, na czym kolarze ścigali się w zasadzie, to po czym przejeżdżali tę trasę kilka godzin później, już tak nie wygląda i błoto jest zdecydowanie inne, nawierzchnia również. Na półmetku jesteśmy w wyścigu juniorów. Teraz koło naszego stanowiska przemknął Kacper Konkę, kolarz KS Klif Łapowo, który wjechał w tym momencie na trzecią rundę wyścigu juniorów w ramach Bryksy Cross w Gościęcinie w gminie Pawłowiczki. No i w tym momencie Kacper Konkę skręcił w lewo, a obok naszego stanowiska przejechali zawodnicy na pozycji drugiej i trzeciej, czyli myślę koło 13-15 może sekund ma w tym momencie przewagi Kacper Konkę, może w tym momencie troszkę mniej, ale na pewno jest to ponad 10 sekund. Jest to solidna zaliczka, a tak jak zauważyłeś, jesteśmy na półmetku tej rywalizacji, no i mamy nadzieję, że tę przewagę będzie w stanie utrzymać do samego końca reprezentant Polski. Przewaga jest podobna i widzieliśmy to już na poprzedniej rundzie, że właśnie w okolicach 10-15 sekund tego zapasu ma w tym momencie Kacper Konkę, więc jest to też jakiś margines błędu. Ewentualnie miejmy nadzieję, że taki błąd się nie przydarzy. Na kolejnych pozycjach jadą Paweł Sumplik oraz Peter Scholtes, natomiast na miejscu czwartym Kacper Dobkę, który zostawił z tyłu innego zawodnika ze Słowacji i odjechał. I w tym momencie plasuje się tuż za podium, jednak ze stratą też około 10 sekund do tych kolarzy, którzy jadą w tym momencie na miejscach 2 i 3. A zawodnicy są już na trasie od ponad 20 minut, także spodziewamy się, że ten łączny czas przejazdu całego wyścigu w przypadku lidera to będzie niespełna 40 minut, może troszkę ponad 40 minut. Tak, ale w przypadku pozostałych zawodników, szczególnie tych na przykład z drugiej, trzeciej dziesiątki,
będzie to zdecydowanie więcej, bo kolarze teraz jeszcze nie, ale pod koniec czwartej rundy rozproszą się w zasadzie po całej trasie tu w Gościęcinie. Teraz jest obok nas Ksawery Adaszak, czyli zawodnik Akademii Kolarskiej Bonecki Team. W tym momencie trzeci najlepszy z Polaków, plasujący się w okolicach ósmej pozycji, również widoczny na naszych ekranach. Także naprawdę bardzo dobry występ kolarza Akademii Kolarskiej Bonecki Team. Z numerem 118, natomiast tuż za nim jedzie Piotr Pietrzak, UKS Krupiński-Suszec. To inny z polskich zawodników, który dzisiaj naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. A na czele widzimy tutaj obecnie lidera Kacpra Kong, KS Klif Łapowo. No i przyjeżdżają kolejni zawodnicy, tutaj na pewno też spora liczba zawodników będzie zdublowana na tej trasie, ponieważ to dysproporcja, jeżeli chodzi o poziom, jest spora, to wciąż młodzi zawodnicy, to kategoria junior, oczywiście są zawodnicy pierwszoroczni, są drugoroczni, niektórzy już za rok będą rywalizować w kategorii do lat 23. Ale teraz jeszcze rywalizacja w juniorze, a tak jak wspominałem, w przeszłości ten wyścig w kategorii junior wygrywali tacy zawodnicy jak Gustav Wank, Mateo Jot, Roman Lechki czy Michał Paluta. No i tutaj mamy bardzo fajne ujęcie na tego zawodnika z reprezentacji Słowacji, który walczy tutaj na podbiegu. No tak jak mówiliśmy, esencja kolarstwa przełajowego dzisiaj w Gościęcinie. Przypominam, jesteśmy w gminie Pawłowiczki, to powiat kędzierzyńsko-koźielski i województwo opolskie. Organizatorem tego wyścigu Jan Paterak i cała grupa zapaleńców kolarstwa przełajowego z LKS Bryksiusz Gościęcin. A ten wyścig, to warto zaznaczyć, organizowany po raz 30. jubileuszowa 30. edycja Bryksy Cross dzisiaj się rozgrywa. No także to już naprawdę kawał historii od 1993 roku i wielkie słowa uznania dla Jana Pateraka i dla wszystkich zaangażowanych w organizację tego wyścigu. Tak, wiemy jak to wygląda w kwestiach finansowych w polskim kolarstwie. Nie jest łatwo organizować wyścigi tak cyklicznie, z taką długą ciągłością, a tutaj właśnie to wszystko jest głównie między innymi ze względu na wytrwałość i pasję Jana Pateraka oraz całej społeczności przełajowej związanej właśnie z Gościęcinem, ale też rzeczywiście wsparcie samorządowców, ono również jest bardzo istotne i tutaj wielokrotnie podkreślają organizatorzy, że gmina Pawłowiczki bardzo jest zainteresowana wspieraniem kolarstwa przełajowego, ponieważ z tego głównie jest kojarzona, przyjeżdżają tu zawodnicy z Europy, nie tylko Polacy, także jest to naprawdę piękne wydarzenie, no a my możemy się tylko cieszyć, że możemy je śledzić, ponieważ jest to już właśnie 30. edycja, także naprawdę kawał historii. I patrzymy w tym momencie na trasie. 24 minuty rywalizacji za czołówką. Jest na prowadzeniu zawodnik Cliff Hopowo. No i naprawdę nienaganna technicznie jazda dzisiaj tego zawodnika. No i myślę, że to jeżeli ten wyścig zakończy się zwycięstwem właśnie zawodnika Cliff Hopowo, to dla niego może być taki moment przełomowy w karierze, bo to tak jak wspominaliśmy, jest konfrontacja z zawodnikami z Czech, z czołówką, jeżeli chodzi o czeskich i słowackich zawodników, no i pokonanie ich na tak trudnej, na tak wymagającej trasie na pewno będzie takim zastrzykiem motywacji dla tego wciąż młodego zawodnika. Tak, to również jest istotne, ponieważ nie tylko chodzi o sprawdzenie się na tle właśnie innych zawodników, o sprawdzenie na jakim poziomie rzeczywiście się jest, ale również o te motywacje, ponieważ jeżeli w tym momencie Kacper Konke, to inni polscy zawodnicy, Kacper Dobko, Ksawery Adaszak, Jan Jackowiak, jeżeli oni zobaczą, że są w stanie nawiązywać rywalizację, nawiązywać walkę z kolarzami, którzy regularnie plasują się wysoko, chociażby w takich zawodach jak Toy Toy Cup, gdzie wiemy, że tam stawka jest jeszcze lepsza, że zawodnicy przyjeżdżają na ten wyścig, na ten puchar w zasadzie, ponieważ jest on bardzo prestiżowy, również ze sporym zapleczem finansowym, no to to naprawdę napawa optymizmem też na przyszłość i z pewnością motywuje do treningów, do dalszej ciężkiej pracy, bo widać, że ta praca przynosi efekty, co widzimy teraz doskonale na naszych ekranach. A to tu dużo mówić, Paweł Sumpik, czyli zawodnik, który tutaj także jedzie w czołówce w tym momencie na pozycji drugiej, wczoraj startował podczas wyścigu Toy Toy Cup, czyli Pucharu Czech w miejscowości Pińsko, także na trudnej, wymagającej, śnieżnej przede wszystkim trasie. Tam zajął świetne drugie miejsce. Rywalizował tam także z zawodnikami, czy to z Niemiec, czy ze Słowacji. Wiemy doskonale, że poziom tego Pucharu Czech w kategoriach młodzieżowych jest bardzo wysoki. Także jeżeli nasz zawodnik, jeżeli w tym momencie Kacper Konke
jest w stanie rywalizować, a nawet dokłada cały czas zawodnikom, którzy regularnie plasują się w ścisłych czołówkach tego Pucharu Czech, no to jest to na pewno bardzo pozytywny akcent. No i mamy nadzieję, że tacy zawodnicy jak Kacper Konke będą mieli okazję stanąć na starcie Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku, ale w tym sezonie odbędą się w czeskim Taborze. A w tym momencie Kacper Konke naprawdę przyspieszył, a na drugą pozycję wysunął się Kacper Dobke z KS Klif Łapowo, jego kolega z drużyny. Ta różnica wynosi już około 30 sekund, natomiast problemy pewne miał Paweł Sumpik. Widzimy, że wyprowadza teraz rower na miejscu szóstym, także zdecydowanie stracił do lidera w tym momencie Kacpera Konke. No i dwóch Polaków prowadzi w wyścigu rangi UCI w Bryksy Cross w kategorii junior, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Miejmy nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się do końca rywalizacji. No nie jest to dobry moment wyścigu dla Pawła Sumpika. Widzimy go teraz z naszej tutaj dziupli komentatorskiej. No i naprawdę zmaga się z problemami. Nie wiem, czy to jakiś upadek, czy jakiś defekt, ale ma problemy z przekręceniem. No oddala się od niego też kolejne Samuel pozycje. Zanim jedzie Ksawery Adaszak, mamy tutaj zawodnika z reprezentacji Słowacji za Adaszakiem. To wciąż są pozycje w pierwszej dziesiątce, to wciąż są pozycje punktowane. Bo pamiętajmy, że więcej zawodników punktuje do rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej. A w tej dziesiątce również Piotr Pietrzak z drużyny UKS Krupiński-Suszec. Także bardzo dobra jazda tego zawodnika. Przejechał w tym momencie, czyli jest bezpośrednio za zawodnikiem z reprezentacji Słowacji, a przed Słowakiem jedzie wspominany Ksawery Adaszak. Widzimy teraz na naszych ekranach kibiców, ponieważ to również dla Gościęcina jest bardzo wyjątkowe, że to nie tylko przełajowi zapaleńcy, którzy organizują wyścig, ale jednocześnie chcą tworzyć taką atmosferę stricte przełajową. Tutaj kibice bardzo gorąco dopingują wszystkich zawodników, żeby również poczuli się lepiej, żeby wkładali jeszcze więcej wysiłku, ponieważ to dla kolarzy również jest bardzo istotne. Kolarze też mogą odkrywać jakieś wcześniej niezauważane pokłady energii w sobie, gdy widzą, że kibice stoją przy trasie, gdy te trąbki, ich dźwięk rozbrzmiewa przy tych przełajowych trasach. LKS Bryks już Gościęcin słynie z tego, że kibicuje nie tylko w Gościęcinie, ale jeżdżą po całej Polsce, jeżdżą także na zawody do Czech czy na Słowację, żeby dopingować polskich zawodników i naprawdę te czerwone, charakterystyczne kurtki kojarzone są bardzo mocno z kolarstwem przełajowym i chwała im za to, ponieważ właśnie takich, tak jak to powiedziałeś, zapaleńców kolarstwa przełajowego potrzebujemy, żeby ta konkurencja się rozwijała. A ja raz jeszcze zachęcam Państwa do udostępniania tej transmisji, do wysyłania znajomym, do wysyłania najbliższym, ponieważ no, potrzebuje tego kolarstwo przełajowe. Sam cieszę się, że tych transmisji z wyścigów przełajowych w Polsce jest coraz więcej, to się w naszym kraju rozwija, między innymi dzięki takim firmom jak Vena Sport, która realizuje dzisiejszą transmisję, ale także dzięki temu, że w końcu przełamali się do tego sami organizatorzy i zaczęli nabierać świadomości, że jest to niezwykle istotne. Wiemy doskonale, że tutaj znalezienie budżetu na organizację takiej imprezy nie jest łatwe. No ale tutaj na pewno trzeba dokonać wszelkich starań, żeby to polskie kolarstwo przełajowe rozwijać, bo my jako zapaleńcy tego sportu tego potrzebujemy. Słyszymy sygnał dzwonka, ponieważ w tym momencie Kacper Konke wjechał na ostatnie okrążenie rywalizacji. No i ta jego przewaga cały czas jest bardzo podobna. Cały czas jest około 10-12, maksymalnie 15 sekund nad Kacprem Dobkę oraz zawodnikiem ze Słowacji. To wszystko się zmieniło, ponieważ w pewnym momencie Kacper Konke miał nad Kacprem Dobkę i Matejem Havlem, który jedzie w tym momencie na miejscu trzecim, około 30 sekund, natomiast w drugiej części rundy ten duet jadący w tym momencie na pozycjach 2 i 3 zdecydowanie przyspieszył, ale Kacper Konke cały czas prowadzi na drugiej pozycji Kacper Dobkę, więc cały czas dwóch Polaków z KS Klif Łapowo na czele. Rewelacyjny występ tych dwóch zawodników, którzy w ubiegłym tygodniu podzielili między sobą zwycięstwo i drugie miejsce w zmaganiach Pucharu Polski we Władysławowie.
również transmitowanych przez firmę Vena Sport Live. Mogli to Państwo zobaczyć na ekranach swoich urządzeń. Natomiast no, kolarze regularnie z Chłapowa potwierdzają, że są w tym momencie czołówką, jeżeli chodzi o kategorię junior w Polsce. No i takie sukcesy jak dzisiaj, miejmy nadzieję, że utrzymają te pozycje, też będą motywować do tego, żeby dalej ścigali się i być może też skłonią zawodników z Chłapowa i też działaczy, a może Polski Związek Kolarski, żeby tych startów za granicą było więcej. No i co bardzo ważne dla polskich kibiców z tego duetu pomiędzy Kacprem Dopkę a Matejem Havelem, czyli zawodników, którzy jadą na drugiej i trzeciej pozycji, zdecydowanie lepiej wygląda Kacper Dopkę i to właśnie za sprawą mocnej jazdy Kacpra Dopkę ta przewaga kolegi z drużyny spada, także jest bardzo duża szansa na to, że polscy zawodnicy zajmą dzisiaj dwa pierwsze miejsca. Tak jak wspomniałeś, Karolu, właśnie z Kacprem Dopkę, on przez całą rundę jechał na początku tego duetu, to on dyktował tempo i widzieliśmy, że na trudniejszych częściach trasy, w tym środkowym fragmencie, gdzie tych podjazdów jest troszeczkę, rzeczywiście dyktował on bardzo mocne tempo, starał się zgubić swojego czeskiego rywala, no i był bliski tego, ale jednak cały czas Matej Havel utrzymuje się na jego kole. Natomiast, tak jak wspomniałeś, kolarze KS Chłapowo wyglądają dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. No imponujący wyścig w wykonaniu tych zawodników i mamy nadzieję, że będzie tak do samego końca. Ten koniec zbliża się wielkimi krokami. Jesteśmy na ostatniej rundzie. Myślę około jeszcze 7-8 minut tego wyścigu przed zawodnikami. Mówiąc oczywiście o ścisłej czołówce, bo wiemy, że te różnice czasowe w stosunku do kolejnych pozycji są coraz większe. Tak, stawka nam się bardzo rozciągnęła już na samym początku, ale z rundy na rundę kolarze rozpraszali się po trasie jeszcze bardziej. Teraz Kacper Konkę na przeszkodach, natomiast nie widzimy jeszcze kolejnych zawodników, więc można zakładać, że ta przewaga zwiększyła się, a Kacper Dopkę chyba oderwał się od Czecha. Ja tylko przypomnę, że my widzimy dokładnie tyle samo, co Państwo, także tych następnych pozycji, tej drugiej dziesiątki nie jesteśmy w stanie Państwu przybliżyć. Wyniki znajdują się na stronie access-sport.pl. Także jeżeli Państwo mają tutaj okazję śledzić poszczególnych zawodników, którzy w tym momencie nie znajdują się w ścisłej czołówce, to właśnie odsyłamy access-sport.pl, tam wyniki na żywo, ale tam także oficjalne już komunikaty sędziowskie po zakończeniu całych zawodów. Jesteśmy już na ostatniej rundzie wyścigu juniorów w ramach Bryksy Cross. Kolarze nieuchronnie zbliżają się do linii mety i widzimy, że w czołówce każdy jedzie już pojedynczo. Pierwszy Kacper Konkę, drugi Kacper Dopkę, to zawodnicy KS Klif Chłapowo, dalej Matej Havel z Lavi Junior Team, a później Jan Faltynek, Team Dukla Praga, który bardzo dobrze rozpoczął ten wyścig, ale na drugiej rundzie nieco stracił i w tym momencie plasuje się na miejscu czwartym. No i widzimy teraz zawodników na przeszkodach, jest Xaver Adaszak. Cały czas walczą jak najwyższą pozycję, cały czas walczą jak największą liczbę punktów właśnie UCI. Tutaj Matej Havel w zielonym stroju wyprowadzał rower na podbiegu, ale nie widzieliśmy z nim Kacpra Dopkę, co oznacza, że polski zawodnik z KS Klifu Chłapowo jedzie wyżej, jedzie kilka sekund przed właśnie Czechem. Odjeżdża zdecydowanie Kacper Dopkę. Może być już mu ciężko dogonić tutaj kolegę z drużyny, ale na pewno taki dublet tych zawodników to byłoby coś wspaniałego zarówno dla nich, jak i dla całej drużyny, no i oczywiście dla trenera. No i naprawdę jest to już bardzo blisko, 34 minuty i ponad 50 sekund w tym momencie taki jest czas zawodników. Także no jeszcze powiedzmy te 4, może 4,5 minuty pozostały im, jeżeli chodzi o walkę podczas 30. jubileuszowej edycji Bryksy Cross. Tutaj widzimy tego zawodnika, który zmagał się z problemami. To jest właśnie zawodnik Akademii Kolarskiej Romana Kreuzigera. Tym zawodnikiem jest Paweł Sumpik, który pięknie wskoczył tutaj pod te schody. Tutaj Jan Jackowiak, tutaj Bartosz Łyżwa. Wydaje się, że ci zawodnicy jadą gdzieś
może na pod koniec pierwszej, a może na początku drugiej dziesiątki. Tak, przed nimi także Leon Łodej z Akademii Kolarskiej Głogów Małopolski. Warto o tym mówić, że to cały czas są bardzo wysokie pozycje, mimo tego, że nie jest to ścisła czołówka, to jednak w takiej stawce, tak jak mówiliśmy wielokrotnie z zawodnikami z zagranicy, którzy ścigają się w wyścigach międzynarodowych Unii Kolarskiej regularnie, jest to naprawdę bardzo dobry wynik, nawet jeżeli te miejsca są właśnie w drugiej dziesiątce, to jest to spore doświadczenie zebrane przez tych zawodników, bo to również ściganie się na takich prędkościach, z którymi zazwyczaj w wyścigach chociażby rangi Pucharu Polski nie mają do czynienia. Chociaż zwycięzcy, na to się zapowiada, będą ci sami, co w ubiegłym tygodniu właśnie w Pucharze Polski. No ale na pewno ten sukces będzie dla nich zdecydowanie bardziej wartościowy, choć Władysławowie, można powiedzieć, taki lokalny, domowy wyścig tutaj, żeby przyjechać do Gościęcina, musieli pokonać zdecydowanie większą liczbę kilometrów, ale jednak jeżeli chodzi o prestiżowość tych zawodów, no to jest ona zdecydowanie większa. No i przypomnijmy także, że to Super Puchar Polski, czyli jeżeli chodzi o punkty do wspomnianego już szalanżu czy klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, no to tutaj zawodnicy także punktują podwójnie. Też zawodnicy z Chłopowa mieli w ubiegłym tygodniu takie przetarcie, jeżeli chodzi o warunki, bo pamiętamy, że we Władysławowie również było śnieżnie, było błotniście, także tam też ta rywalizacja odbywała się naprawdę w trudnej atmosferze, jeżeli chodzi właśnie o same warunki. Runda była bardzo wymagająca, no ale dzisiaj właśnie ściganie w takich warunkach procentuje. Widzimy tutaj Bartosza Łyżwę, wcześniej Leon Łodej miał delikatne problemy na tym takim stopniu, który chciał pokonać bez schodzenia z roweru. No, my wyczekujemy tego momentu, w którym Kacper Konke będzie już na koronie tej drogi krzyżowej. Wtedy zostanie mu już tylko zjazd, ostatni podjazd, 2-3 zakręty i wyjazd na finałową prostą. Na razie nie widzimy kolarzy z dalszych pozycji, natomiast bardzo interesująco zapowiada się też walka o trzecie miejsce bez polskich emocji, ponieważ dwóch Polaków jedzie na pozycjach 1 i 2. Natomiast Jan Faltinek dogonił utrzymującego się na trzeciej pozycji do tej pory Mateja Havla i w tym momencie dwaj Czesi walczą o to, by stanąć na najniższym stopniu podium, a przed nimi cały czas jadą Kacper Konke na pozycji pierwszej, a kilkanaście sekund za nim Kacper Dobke, koledzy z drużyny KS Klif Łapowo. Rewelacyjny występ, podkreślamy to wiele razy, ale będziemy podkreślać jeszcze trochę, ponieważ jest to naprawdę występ klasy międzynarodowej. No i w tym momencie widzimy, jest Kacper Konke, jest Klif Łapowo i to są ostatnie fragmenty tej trasy, które ma do pokonania. No i chyba nie mamy tutaj już żadnych wątpliwości. Kacper Konke dzisiaj był najsilniejszy. Kacper Konke dzisiaj jechał bardzo równo. No i od pierwszego okrążenia, kiedy to objął pozycję lidera, choć ten start może nie był najlepszy w jego wykonaniu, ale prawdziwych, świetnych przełajowców poznaje się nie po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. I tak było dzisiaj w przypadku obu zawodników drużyny Klif Łapowo, bo widzimy, że już także jest Kacper Dobke. Konke zaraz wyjedzie na finałową prostą, będzie miał okazję, żeby celebrować to zwycięstwo. No i to jest właśnie ten fragment. Kacper Konke najlepszy podczas 30. jubileuszowej edycji Pryksy Cross. Wielkie słowa uznania, świetny wyścig w jego wykonaniu. Tak, rewelacyjny występ Kacpra Konke, który tak jak wspomniałeś od pierwszej rundy, gdzie wyszedł na prowadzenie, wypracował sobie tę przewagę, utrzymał to do końca, ale jednocześnie na uwagę należy zwrócić na fakt, że startował on z trzeciego rzędu, ponieważ nie miał tak dużo tych punktów UCI, które są istotne właśnie w przypadku ustawienia na starcie, więc to kolejny taki miły punkt w tym sukcesie Kacpra Konke, że nie było łatwo z przedzieraniem się do przodu. Dojeżdża w tym momencie na pozycji drugiej Kacper Dobke. No i bardzo miły obrazek. Kacper Konke czeka na swojego kolegę z drużyny, niczym Michael van Turen, Audi Eli Serby, czyli podopieczni Jurgena Mette-Penningena z drużyny Paweł Sausenbingel. Tak dzisiaj zawodnicy Klif Łapowo razem mogą celebrować ten dublet. No i niezwykle szczęśliwy dzień dla tych zawodników i mamy także trzeciego. Mamy Mateja Havla z drużyny Lavi Junior Team. Jest także Jan Faltynek, on na pozycji czwartej. No i będziemy wypatrywać kolejnych pozycji i będziemy wypatrywać kolejnych Polaków. Naprawdę bardzo dobry występ kolarzy z Chłopowa, którzy przeciwstawili się czeskim i słowackim zawodnikom regularnie ścigających się w prestiżowych wyścigach rangi UCI.
a teraz kolejni zawodnicy przekraczają linię mety. No i to jest właśnie zawodnik z drużyny Romana Kreuzigera. To jest właśnie Paweł Sumpik. A na miejscu szóstym Ksawery Adaszak, Akademia Kolarska Bonecki Team, czyli trzeci z najlepszych z Polaków. Który także zapisuje na swoim koncie punkty do rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Tak, i to być może zaprocentuje, a nawet nie być może, na pewno, jeżeli chodzi o ustawienie na starcie w przyszłym tygodniu, ponieważ można zakładać, że wszyscy zawodnicy z czołówki dzisiejszego wyścigu, jeżeli chodzi o Polaków, stawią się właśnie w wyścigu w Zielonej Górze, Lubuskie Warte Zachodu. To trzeci, ostatni w tym roku z polskich wyścigów wchodzących w skład kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. A w międzyczasie przejechał nam któryś z zawodników, nie widzieliśmy dokładnie jaki, także już postaramy się aż tak dokładnie nie przybliżać tych wyników, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd, ponieważ nie widzieliśmy tego zawodnika, nie byliśmy w stanie rozszyfrować koszulki. To jest na pewno Słowak, to jest na pewno zawodnik reprezentujący właśnie Słowację, czyli Paweł Soltes. No i na pewno jest to zawodnik, który zakończył ten wyścig w pierwszej dziesiątce. No, ponieważ tego jesteśmy pewni, że jeszcze 10 zawodników nie przekroczyło linii mety. A oficjalne wyniki Państwo mogą sprawdzić m.in. na stronie accesssport.pl. Tam jest zarówno lifetiming, jak i wyniki po zawodach, również wyniki kategorii młodzieżowych, kategorii Masters. Te wyścigi odbywały się rano tutaj na Brykcach w Gościęcinie, ponieważ od bladego świtu odbywają się tutaj zmagania przełajowe. No i kolejni zawodnicy oczywiście będą dojeżdżać do mety. 50 zawodników łącznie przystąpiło do tej rywalizacji, ukończy ją z pewnością mniej. Przejechał UKS Krupiński z Szuszec, przejechał Piotr Pietrzak. No i wydaje mi się, że to także była jeszcze pozycja w pierwszej dziesiątce, a jeżeli nie, to na pewno na początku drugiej, choć oczywiście mamy nadzieję, że była to pierwsza dziesiątka, bo to by dalej były punkty właśnie do rankingu UCI. Teraz przejechał chyba także Leon Łodej. My widzimy natomiast Jana Jackowiaka z UKRS Copernicus Toruń. My tutaj mieliśmy jeszcze właśnie wywiad i spotkanie z Kacprem Konkę. Dlatego też w tym momencie nie podaję dokładnie kto kolejny. A przypominam, że kolejny blok startowy, czyli elita kobiet i juniorka o godzinie 13.15, 14.15 to elita mężczyzn razem z Orlikiem. To wszystko oczywiście będziemy transmitować. Ale my też wiemy, że dokładnie o godzinie 13.15 mamy blok startowy kategoria elita kobiet juniorka Open, także te zmagania kolejne przed nami. No i obserwujemy kolejnych zawodników dojeżdżających do linii mety. Przejechał Oskar Maśka, to zawodnik oczywiście z Koziegłów, podopieczny Andrzeja Chmurzewskiego. My na chwilę Państwa opuszczamy, transmisja cały czas będzie trwała. My wrócimy już bezpośrednio przed rozpoczęciem wyścigu elity kobiet. Także dziękujemy za przeżywanie tych wspólnych emocji, jeżeli chodzi o start kategorii junior. Jedno jest pewne, najlepszy Kacper Konkę przed Kacprem Dobkę, czyli dwóch Polaków stanie na dwóch najwyższych stopniach podium. Trzeci dzisiaj Matej Havel. Wracamy za kilka minut. Mam być cały czas tu na mecie, czy teraz jest...
miejsca startu do ustawienia, bo przypominam, godzina 13.15 w kategorii Elita Kobiet, kategoria juniorka. Zapraszamy serdecznie panie już w okolice linii startowej. Dominika Grupowa, Gabriela Wojtyła, Larysa Kolańczyk, Marta Turoboś, Milena Drolak, Wiktoria Jańczyk, Nikol Głosaj, Kinga Tyszkiewicz, Sandra Meja, Patryk Rzyka, kolejna Szczeszek i również Anna Krozdraś.
przed nami jeszcze dwa bloki startowe. Mniejsze 45 minut, kategoria Elita Pan Juniorka Open, a potem mężczyźni Elita i kategoria do lat 23. No i przypominam, że 15.30 mniej więcej, 15, może nawet 20, planowana druga dekoracja w dniu dzisiejszym na 30 jubileuszowym Bryksykosie. Jakie wypowiedź chciałbym się wyjść i działać? No i wracamy do Gościęcina, wracamy do gminy Pawłowiczki. Jesteśmy oczywiście w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i w województwie opolskim. 30. jubileuszowa edycja już wyścigu Bryksycross. Za nami zmagania juniorów, a przed nami, tak jak mamy nadzieję, niezwykle ekscytująca zmagania kategorii elity kobiet. W tym bloku startowym także rzecz jasna orliczki oraz juniorki. Według wstępnej listy startowej na starcie powinno stanąć 37 zawodniczek, ale wiemy już doskonale, że aktualna mistrzyni Polski, czyli Dominika Włodarczyk z drużyny Mat Atom Developer Wrocław, nie stanie na starcie, a to jest oczywiście spowodowane tym, że udała się na zgrupowanie przygotowawcze ze swoją nową drużyną, czyli UAE Team ADQ. Tak, Dominika Włodarczyk między innymi ze względu na swoje przełajowe sukcesy, ale głównie te występy na szosie znakomite w międzynarodowych wyścigach, między innymi we Francji, czy w innych zawodach z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W przyszłym sezonie zmieni drużynę, chodzi oczywiście o sezon szosowy, ponieważ od 1 stycznia zostanie zawodniczką UAE ADQ. Będzie drugą polską kolarką w tej World Tourowej drużynie, jeździ tam też Karolina Kumięga. No ale właśnie ze względu na te przygotowania do sezonu musiała Dominika Włodarczyk wylecieć do Kalpe.
by tam trenować i w nieco korzystniejszych warunkach, jeżeli chodzi o szosę, przygotowywać się do startów. No ale nie będziemy teraz mówić o nieobecnych, powiemy o tych, które są na starcie, a jest Nadia Heigl z drużyny KTM Alchemist, czyli aktualna mistrzyni Austrii. To ona z numerem pierwszym przystąpi do tej rywalizacji. Jest młodziutka Sofia Ungerowa z reprezentacji Słowacji. No i na pewno na Słowaczkę z numerem drugim warto zwrócić uwagę. Jest Zuzanna Krzystała, Phoenix Cycling Team. Jest Nikola Bajgerowa, reprezentująca polską drużynę Matatan Developer Wrocław. Do tego niezwykle doświadczona Pawła Hawlikowa, Lawi Junior Team. Jest Alicja Matuła. To także nowa zawodniczka drużyny Matatom Developer Wrocław, wychowanka warszawskiego klubu kolarskiego. A już skoro jesteśmy w Warszawie, no to także warto będzie zwrócić uwagę na Antoninę Białek z warszawskiego klubu kolarskiego, która przed rokiem tutaj właśnie w Gościecinie zajęła drugie miejsce podczas Mistrzostw Polski. Wtedy musiała uznać wyższość tylko i wyłącznie Dominiki Włodarczyk. Do tego na pewno Malwina Mul. Do tego jest także Kasia Wilkos, Marta Turoboś, czyli także była mistrzyni Polski. No jest tutaj sporo zawodniczek, które mogą wmieszać się w walkę o zwycięstwo. Są także juniorki, no i tutaj na czele jako główna faworytka Anna Gaborska. No i my już patrzymy, my już koncentrujemy się na starcie kategorii elity kobiet. Ten wyścig skomentują dla Państwa Kacper Krawczyk oraz Karol Dziambor. Patrzymy, obserwujemy. Widać skupienie, widać koncentrację. No i zawodniczki czekają na sygnał sędziego startera. No i podejrzewam, że tutaj 5 okrążeń. Taki będzie dystans do pokonania dla tych zawodniczek, ale o tym dowiemy się oczywiście po zakończeniu pierwszego okrążenia. No i w tym momencie zawodniczki wystartowały. Jest Zuzanna Krzystała, jest wspominana Sofia Ungerowa. No i zobaczymy, która z zawodniczek będzie najszybsza na tym długim asfaltowym starcie. Tu po prawej stronie też Katarzyna Wilkos, czyli Matatom Developer Wrocław, ale pierwsza ta juniorka, Słowaczka, Sofia Ungerowa, która jako pierwsza wejdzie w ten zakręt i wjedzie na błoto. Zbliżają się teraz zawodniczki do tego zakrętu, właściwie nawrotu. Bardzo dobry start tej młodej Sofii Ungerowej, no wielki słowacki talent, zawodniczka urodzona w roku 2006, ale naprawdę posiadająca nieprzeciętne umiejętności. Jest Kasia Wilkos. A to Nikola Bajgerowa, też również z przodu. Ale także bardzo dobry start zawodniczki oznaczonej. Bardzo dobrze wystartowała także zawodniczka z Zielonej Góry. To Rozalia Dudczak, a w czołówce również Malwina Mul, czyli kolarka Matatom Developer Wrocław. Tych koszulek w barwach fioletowo-białych w wyścigu dzisiaj będzie bardzo dużo, ponieważ wiele zawodniczek drużyny Pawła Będkowskiego i Pauliny Brzeźnej-Będkowskiej stanęło na starcie w Gościęcinie. No i też w czołówce plasują się w tym momencie. No i bardzo teraz żwawo wyprzedza kolejne zawodniczki właśnie Anna Gaborska, czyli juniorka, która była ustawiona troszkę dalej. A w tym momencie cały czas na prowadzeniu Sofia Ungerowa, tuż za nią Nikola Bajgerowa, a dalej Malwina Mul, czyli dwie zawodniczki Matatom Developer Wrocław na pozycjach drugiej i trzeciej, a prowadzi reprezentantka Słowacji. No naprawdę tutaj warto docenić ten bardzo dobry start w wykonaniu Rozalii Dudczak, to też juniorka. Juniorka, która w tym roku również ścigała się za granicą, między innymi w Szwecji, także w innych imprezach UCI tam meldowała się w czołówkach. I teraz również może powalczyć o dobry wynik. Przypomnijmy, bo to warto zaznaczyć, że w wyścigach UCI kategorii C2 i nie tylko kolarki juniorki z kategorii do lat 19 mogą ścigać się w elicie, jeżeli tak zadecydują organizatorzy, że połączą te wyścigi w jeden i właśnie z zawodniczkami zdecydowanie bardziej doświadczonymi, ze starszymi kolarkami będą rywalizowały, tak jak tutaj ma to miejsce, ponieważ liderka tego wyścigu z numerem drugim Sofia Ungerowa to również juniorka. No i w tym momencie zawodniczki są już na tych schodach. To jest niezwykle charakterystyczny punkt trasy w Gościęcinie. Dobrze radzi sobie jedna z zawodniczek czeskiej Dukli Praha. To zawodniczka to Hanka Wikowa. Ona tutaj przejechała, właściwie wskoczyła pod te schody, ale już na podjeździe zmuszona była do zejścia z roweru. Przejechała, przebiegła właściwie Marta Turoboś. Czyli była mistrzyni Polski, która później zmagała się z problemami zdrowotnymi, konkretniej z problemami z sercem, ale wciąż
kontynuuje swoją przygodę z kolarstwem, już nie na tak wysokim poziomie, ale cały czas jest obecna na trasach przełajowych, a to także trenerka reprezentacji Polski w kolarstwie górskim, jeżeli chodzi o młodzieżowe kategorie. A w wyścigu prowadzi cały czas Sofia Ungerowa, dalej dwie kolarki ma datam deweloper Wrocław, Nikola Bajgerowa, Malwina Mul, ale także Rosalia Dudczak, czyli juniorka zajmująca w tym momencie drugą pozycję w wyścigu juniorek, a tutaj właśnie liderka, o której tyle mówimy, czyli Słowaczka Sofia Ungerowa. A świetnie jedzie, widać od samego początku, chce narzucić swoje tempo, ale imponuje dzisiaj ta zawodniczka z Zielonej Góry, bardzo dobry początek tego wyścigu w wykonaniu naszej juniorki, czyli Rosalii Dudczak. Nieco gorzej zmagania rozpoczęły natomiast inne zawodniczki, które startowały z pierwszego szeregu, bo czy Zuzanna Krzystała, czy to Nadia Heigl, mistrzyni Austrii, są nieco z tyłu, są pod koniec pierwszej dziesiątki, ale można zakładać, że im dalej w wyścig, im bardziej kolarki będą przyzwyczajały się do tej nawierzchni, tym właśnie zawodniczki, które widoczne są teraz na naszych ekranach, bo właśnie mamy Nadię Heigl oraz Zuzannę Krzystałę, będą przesuwać się do przodu. Zuzanna Krzystała to oczywiście zawodniczka Phoenix Cycling Team. Ale te różnice pomiędzy zawodniczkami jeszcze nie są duże. Przejechała Antonina Białek. Tutaj jest Tatiana Gromada, czyli druga z zawodniczek Phoenix Cycling Team. Jest Klaudia Czabok, warszawski klub kolarski. Jest także zawodniczka z Koźmianki Koźminek, Aleksandra Stawira i podopieczna Marka Cieślaka. No i tutaj Anna Gaborska, która miała naprawdę sporo koleżanek do wyprzedzenia. No i cały czas gdzieś próbuje tutaj zająć odpowiednią pozycję. Jest Gabriela Wojtyła, to oczywiście Superior Zator. Jest Maja Juskowicz z Klif Chłapowo, to także juniorka. No, trzeba pamiętać, że w takich warunkach jak dziś nie każda zawodniczka się będzie odnajdywać. Tutaj jest to jednak dość wyjątkowy wyścig, jeżeli chodzi z jednej strony o trasę, a z drugiej strony o warunki pogodowe. A więc trzeba liczyć się z tym, że czasami faworyzowane zawodniczki niekoniecznie odnajdą się najlepiej w tych warunkach. Istotna jest też temperatura, ponieważ jest bardzo zimno, temperatura oscyluje w okolicach 0 stopni. To również wpływa na dyspozycję zawodniczek i zawodników. Też niektórzy właśnie specjalizują się w takich warunkach i oni mogą wyskoczyć, można powiedzieć, jak Filip z Konopi i niespodziewanie zająć miejsce w czołówce. No, na pewno taką niespodzianką nie jest Sofia Ungerowa, ta zawodniczka, mimo że bardzo młoda, mimo że jeszcze juniorka, no to mieliśmy świadomość, że jest tutaj faworytką, że jest zawodniczką, która mimo młodego wieku potrafi rywalizować ze starszymi koleżankami, bo dzisiaj nie jest to taka pierwsza sytuacja. Ta zawodniczka ścigająca się regularnie w czeskim cyklu zawodów Toy Cup, czyli Pucharze Czech, a także w Pucharze Słowacji, bardzo często rywalizuje z dużym powodzeniem z zawodniczkami starszymi, z zawodniczkami elity kobiet i właśnie w tym momencie widzimy Sofię Ungerową na czele, a Sofia Ungerowa to jeden z takich pierwszych przypadków jakby rozwoju słowackiego kolarstwa, który rozpoczął się przed kilkoma laty, kiedy to cały Puchar Słowacji został zgłoszony do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. No i przez pierwsze lata nie było widać do końca owoców tego właśnie ruchu Słowackiej Federacji Kolarskiej. No i Sofia Ungerowa, a także Matthias Schwarzbauer są jednymi z pierwszych przykładów właśnie rozwoju słowackiego kolarstwa. To wpisanie wyścigów do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami. Są opłaty zarówno licencyjne, rejestracyjne, jak i opłaty za nagrody dla zawodników i zawodniczek, które muszą być na konkretnym poziomie, ale jednocześnie, jak widzimy, przynosi to efekt. No i miejmy nadzieję, że w Polsce też tych imprez będzie przybywać, bo to się dzieje. Mamy wyścig w Gościęcinie, Bryksy Cross, dzisiaj właśnie tutaj jesteśmy. To jest wyścig, który na poziomie UCI działa od kilkunastu lat, natomiast powstają także nowe imprezy. Owocowy Przełaj w tym roku zadebiutował w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej, także Zielona Góra, Lubuskie Warte Zachodu. Także miejmy nadzieję, że to kolarstwo w Polsce będzie się rozwijać, a przewagę powiększa cały czas Sofia Ungerowa, która w tym momencie ma około 10 sekund nad jadącą na drugiej pozycji Nikolą Bajgerową. Przejechała teraz także Nadia Heigl, przejeżdża Antonina Białek, która cały czas się rozkręca, cały czas przebija się w tej stawce, zawodniczka warszawskiego klubu kolarskiego, ale teraz jest kolejna z zawodniczek ma datum deweloper Wrocław, jest Zuzanna Krzystała. Wydaje mi się, że na drugiej pozycji się
Nieco pomyliłem, jest to Malwina Mul, Nicola Bajgerowa jedzie trochę dalej, także młoda polska zawodniczka, jedna z orliczek właśnie z drużyny Mad Atom Developer Wrocław. Malwina Mul w tym momencie jedzie na pozycji drugiej, a na jej kole cały czas Rosalia Dudczak. Teraz do tej dwójki dojechała Zuzanna Krzystała, więc trzy zawodniczki są w grupie pościgowej za liderującą Sofią Ungerową. Widzimy teraz Katarzynę Wilkos, za nią jest Klaudia Czabok, jest Aleksandra Stawira i Marta Turoboś. Też zawodniczki mają problem na podjazdach. Wrocław. Oj, to chyba teraz była Kasia Wilkos. A teraz na naszych ekranach grupa pościgowa za liderką, trzyosobowa, jest także mistrzyni Austrii. Widzimy, że te różnice są już całkiem spore, natomiast wciąż w czołówce mamy wiele Polek. Teraz Antonina Białek z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Cały czas Polki dominują, jeżeli chodzi o miejsca w czołówce, ale liderką jest Słowaczka. Liderką jest Słowaczka, liderką jest Sofia Ungerowa. Ale my cały czas patrzymy, co się dzieje za jej plecami. No i powoli panie zbliżają się do zakończenia tego pierwszego okrążenia rywalizacji. Już na trasie są od 9 minut. Myślę, że jeszcze niespełna minuta i Sofia Ungerowa przejedzie przez metę pierwszego okrążenia. Oczywiście, gdy zawodniczki przejadą przez pierwsze okrążenie i dowiemy się, ile okrążeń będą pokonywać, to niezwłocznie taką informację Państwu przekażemy. Będzie ona też widoczna w lewym dolnym rogu ekranów, gdzie pokazujemy liczbę okrążeń, ale w kolarstwie przełajowym, jak to bywa, długość wyścigu jest określana na podstawie czasu pierwszego bądź pierwszych dwóch okrążeń, ponieważ różnie bywa, jeżeli chodzi o to, jaki czas zajmuje zawodnikom i zawodniczkom na pokonanie rundy. To też zależy od warunków panujących na trasie, a te dzisiaj w Gościńcinie są naprawdę bardzo wymagające, co można zresztą doskonale zobaczyć w tym momencie. No i sam powiem szczerze, jestem ciekaw, czy będą to cztery okrążenia, czy też pięć. Tutaj przejeżdża Maja Juskowicz, Cliff Chłapowo, jej koledzy z drużyny zdominowali wyścig kategorii junior, zajmując pierwsze i drugie miejsce, a to Sofia Ungerowa, młodziutka, zawodniczka tutaj z reprezentacji właśnie Słowacji, która zbliża się do zakończenia pierwszego okrążenia zmagań. Ale dokładnie tak jak w przypadku jej rówieśników za naszej południowej granicy, właśnie to zawodniczka, która regularnie potwierdza, że czuje się bardzo dobrze w zawodach UCI, z tą różnicą, że w większości przypadków są to wyścigi elity. Także już od tych młodych lat w kategorii kobiet jest to oczywiście możliwe. Nabywa to doświadczenie właśnie ścigając się z zawodniczkami elity. Natomiast na drugiej pozycji Malwina Mul, a tuż za nią Zuzanna Czystała. Czwarta jedzie natomiast zawodniczka z trasy Zielona Góra. Tą zawodniczką jest oczywiście Rosalia Dudczak. Za Rosalią Dudczak Nadia Heigl, a za Nadią Heigl w tym momencie Antonina Białek. Czołówka nieco się wyklarowała, tam różnica pomiędzy tymi zawodniczkami, które przed chwilą widzieliśmy, a kolejnymi na pozycjach od szóstej i niżej jest już całkiem spora, a sporą przewagę ma też Sofia Ungerowa. W tym momencie to kilkanaście sekund. Niespełna 11 minut, także mam wrażenie, że jednak organizatorzy mogą, a właściwie sędziowie, podjąć tutaj decyzję o czterech okrążeniach. Tak, ale oczywiście czekamy na potwierdzenie. Jest Malwina Mulona. Dzisiaj pod nieobecność Dominiki Włodarczyk chce tutaj zakończyć ten wyścig na jak najwyższej pozycji, żeby, no nie chcę powiedzieć, tutaj obronić honor drużyny Mad Atom Developer Wrocław, ale żeby kontynuować tę dobrą pasę tej drużyny prowadzonej przez Pawła Będkowskiego oraz oczywiście Paulinę Przeźną-Będkowską. I to nas bardzo cieszy, ponieważ drużyna Mad Atom Developer Wrocław coraz częściej ściga się w kolarskich przełajach i coraz więcej zawodniczek tej drużyny decyduje się właśnie na start w przełajach, co jest bardzo dobre zarówno dla tych zawodniczek, jak i dla kolarstwa przełajowego. Tak, w drużynie jeździ oprócz Dominiki Włodarczyk i wspomnianej Malwiny Mul, którą teraz widzimy, także Nicola Bajgerowa, która również specjalizuje się głównie w kolarstwie przełajowym od tego sezonu, jest kolarką polskiej ekipy, doskonale wkomponowała się w tę drużynę, ale także to widzimy zarówno w tym wyścigu w Bryksy Cross, jak i w poprzednich zmaganiach z cyklu Pucharu Polski. Atomówki regularnie pokazują się, prezentują swoje barwy w czołówkach. Startuje chociażby Monika Brzeźna, Katarzyna Wilkos i inne zawodniczki, które na co dzień nie specjalizują się w tej odmianie kolarstwa, natomiast też jest to takie przygotowanie do sezonu szosowego. No i w tym momencie widzimy też na naszych ekranach, jak i my tutaj z naszej dziupli komentatorskiej, że na trasie roi się od koszulek Mad Atom Developer Wrocław. No czasami nawet trzeba wytężyć wzrok, żeby rozpoznać, która to może być zawodniczek.
Także cieszymy się właśnie z tego faktu. Drużyna się świetnie rozwija. Przed kilkoma dniami odbyła się także taka gala, ceremonia drużyny Matatom Developer Wrocław, gdzie poznaliśmy taką... No i w tym momencie Sofia Ungerowa jest już na tych schodach, jest już na tym podbiegu. Cały czas zwiększa swoją przewagę Słowaczka. Tak, widać, że na tych trudnych fragmentach bardzo dobrze radzi sobie technicznie. Teraz pokonała te przeszkody wymagające schodki, które również ze względu na nawierzchnię nie są proste do przejechania. A teraz kolejne zawodniczki, widzimy, że... I tutaj naprawdę duża grupa zawodniczek. Tutaj jest Malwina Mulz, rozkręcająca się Zuzanna Krzystała. Troszkę jakby słabnie ta młoda Rosalia Dudczak z LKS Trasa Zielona Góra, ale to jest dalej świetna pozycja tej juniorki w tym niebieskim stroju. I tak jak przewidywaliśmy, Zuzanna Krzystała oraz Nadia Heigl, czyli zawodniczki, które startowały z pierwszego szeregu, teraz przebiły się do przodu i zajmują już czołowe pozycje. A warto tutaj zaznaczyć, że Zuzanna Krzystała broni w tym roku tytułu sprzed roku, bo to ona była najlepsza w 29. odsłonie Bryksy Cross w wyścigu elity. Jest dokładnie tak, jak mówisz, bo dzisiaj 30. odsłona Bryksy Cross to Super Puar Polski. Jesteśmy w Gościęcinie, gmina Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski i oczywiście województwo opolskie. Organizatorem zmagań Jan Paterak i klub LKS Bryks już Gościęcin. I ten wyścig rozgrywany od 1993 roku na stałe zagościł zarówno w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej, jak i w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego. No i cieszymy się z tego powodu bardzo, ponieważ no jest to taka esencja kolarstwa przełajowego. Jest to kultowa trasa, jest to kultowy wyścig, jest tutaj kultowa grochówka i zawsze świetna atmosfera, mimo śniegu, mimo chłodu, mimo zimna. Zawsze zbiera się tutaj grupa sympatyków kolarstwa przełajowego i zawsze miło spędzać czas w Gościęcinie. Tak, Bryksy Cross to kawał przełajowej historii, kawał przełajowej tradycji. Ależ teraz, przepraszam, że ci przerwę, Antonina Białek na tym podjeździe wyprzedziła Rosalię Dudczak, no bo ta grupa, która jeszcze na tym podbiegu była tak dość mocno zbita, teraz rozciągnęła się przed tymi przeszkodami, a to za sprawą przyspieszenia na Die Heigl, na które próbuje reagować Zuzanna Krzystała. Malwina Mull spadła teraz na pozycję czwartą, jest już mocno zmęczona młoda zawodniczka Matatom Developer Wrocław, a wychowanka Azalii Brzuzy-Królewskiej i trenera Staszka Zygmunta. To Antonina Białek, czyli warszawski klub kolarski. A dalej Rosalia Dudczak, czyli w tym momencie druga juniorka. Bardzo dobra zawodniczka, jeżeli chodzi właśnie o kategorię juniorską. Dzisiaj ścigająca się w elicie. To oczywiście kolarka LKS Trasa Zielona Góra. Więc w przyszłym tygodniu u siebie również będzie miała kolejną okazję, by powalczyć o dobry wynik i o kolejne punkty do rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej w ramach wyścigu Lubuskie Warce Zachodu. Teraz grupa podzieliła się. Nadia Heigl zdołała odjechać od Zuzanny Krzystały i zawodniczki jadą pojedynczo na kolejnych pozycjach. Malwina Mul, Antonina Białek oraz wspomniana przed chwilą Rosalia Dudczak. Rosalia Dudczak, tak jak powiedziałeś, na pozycji drugiej, jeżeli chodzi o juniorki, wydaje się, że trzecia w tym momencie w tejże klasyfikacji jest Alicja Matuła, czyli także ten nowy nabytek drużyny Matatom Developer Wrocław, zawodniczka wcześniej reprezentująca warszawski klub kolarski, no i to także wielki talent, zarówno jeżeli chodzi o kolarstwo górskie, jak i przełajowe, ale także jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, to pokazała podczas sowiegórskiego wyścigu rozgrywanego latem. No i Paweł Będkowski wraz z Pauliną Brzeźną Będkowską dostrzegli ten talent młodej zawodniczki, właśnie jeszcze wtedy reprezentującej warszawski klub kolarski. I teraz właśnie na naszych ekranach Alicja Matuła, która goni Rosalię Dudczak. Także tutaj mamy walkę o drugą pozycję w juniorkach. Dokładnie tak, mówiłeś o sowiogórskim turze, ale Alicja Matuła również w górskich szosowych mistrzostwach Polski, przepraszam bardzo. No bo jak na zawodniczkę warszawskiego klubu kolarskiego przystało, wiemy doskonale, że zawodnicy właśnie warszawskiego klubu kolarskiego paradoksalnie najlepiej radzą sobie na górskich szosowych mistrzostwach Polski, jeżeli mielibyśmy wyliczać tych
górskich szosowych mistrzów Polski właśnie z warszawskiego klubu kolarskiego. No to naprawdę w ostatnich latach było ich bardzo dużo. Tak, regularnie zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn te sukcesy odnosili. Ale wracając do Alicji Matuły, jest to zawodniczka, która trasę w Łukowicy pokonała tak szybko jak zawodniczki elity. Także nie dość, że zdobyła tytuł w kategorii juniorka, to gdyby jechała w wyścigu elity, gdyby była w nim klasyfikowana, to również powalczyłaby o zwycięstwo. No i w przyszłych latach będzie wdrażać się w szosę właśnie za sprawą ekipy Matatom Developer Wrocław, z którą podpisała kontrakt. Nie jest to jedyna młoda zawodniczka, między innymi też Barbara Cywińska dołączyła do drużyny Pawła Będkowskiego i Pauliny Brzeźnie-Będkowskiej, także widać, że ta ekipa stawia na młodzież. No i to procentuje, ponieważ też z roku na rok widzimy, że kolejne zawodniczki właśnie z tej szkoły Pawła Będkowskiego i Pauliny Brzeźnie-Będkowskiej trafiają do World Touru. Między innymi Dominika Wodarczyk, czy chociażby Daria Pikulik i Agnieszka Skalniak-Sójka. No ta zmiana pokoleniowa w drużynie Matatum Developer Wrocław jest nieunikniona, ale przebiega ona bardzo regularnie, tak jak powiedziałeś. Była Agnieszka Skalniak-Sójka, robiła świetne wyniki, no i zainteresowała się nią drużyna Canyon SRAM. No i nagle Paweł Będkowski z Pauliną Brzeźną-Będkowską musieli szukać następczyni. Naturalnie wyrosła Dominika Włodarczyk, no ale teraz po świetnych wynikach w tym sezonie Dominiki także zainteresowała się nią World Tourowa drużyna, no i także podpisała kontrakt właśnie z drużyną z najwyższej dywizji, Dominika Włodarczyk, więc teraz ponownie trzeba szukać następczyni. No i mi się wydaje, że na taką następczynię wyrasta powoli Malwina Mul. W kolejce jest też Alicja Matuła. A do tego dochodzi Alicja Matuła, która rozpoczyna swoją taką pełną przygodę z kolarstwem szosowym, a do tego są takie zawodniczki jak chociażby Nicole Płosaj. Ale widzimy, że niestety tutaj jakiś problem na podjeździe Alicji Matuły, która straciła kilkanaście sekund. Tego Państwo niestety nie mogli zobaczyć, ponieważ było to na fragmencie trasy, którego niestety nie pokazujemy, ale no kilkanaście sekund straciła tam polska zawodniczka Matatom Developer Wrocław, więc wielka szkoda, ale wróciła do rywalizacji. To nie było, tam nie było upadku, a jedynie jakiś problem z wpięciem się. To również jest wymagające, ponieważ to było to przykleja się do bloków, do pedałów. I naprawdę bardzo ciężko jest pokonywać trasy, zeskakiwać z roweru, wskakiwać na rower właśnie w takich warunkach, jak mamy dzisiaj w Gościęcinie. A Zuzanna Krzystała wyprzedziła Nadię Heigl i awansowała w tym momencie na pozycję drugą. Te zawodniczki jadą bardzo blisko siebie, ale w tym momencie to właśnie zawodniczka Phoenix Cycling Team zajmuje miejsce drugie. Te różnice nie są jednak duże. Cały czas między tymi zawodniczkami jest kilka sekund. Tam jest też Antonina Białek, Rosalia Dudczak, którą przed chwilą widzieliśmy na naszych ekranach, oraz wspominana wcześniej wielokrotnie przez nas Alicja Matuła, która teraz pokonuje ten wymagający błotnisty zjazd. I zbliża się do Rosalii Dudczak cały czas, czyli tak jak mówiliśmy, te dwie zawodniczki rywalizujące w gronie juniorek. A juniorką jest także Sofia Ungerowa, o której chwilę nie mówiliśmy, ale ona cały czas prowadzi, pokonując praktycznie bezbłędnie tę wymagającą trasę w Gościęcinie. Teraz mamy obraz z linii mety, więc można spodziewać się, że już za chwilkę, za około minutę, dwie, Słowaczka pojawi się na mecie, przetnie linię mety drugiego okrążenia i rozpocznie trzecią rundę. Jest właśnie Sofia Ungerowa, już po zjeździe, teraz ten kręty, wymagający odcinek w leśnej sekcji i za chwilę wjedzie na asfalt. A mieliśmy, panie redaktorze, informacje na temat liczby okrążeń, które zawodniczki mają ostatecznie do pokonania, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, nie słyszałem takiej informacji, też nie mamy jej wyświetlonej, więc na ten moment jeszcze nie jesteśmy w stanie Państwu przekazać tej informacji, natomiast wydaje mi się, że pewne jest, że nie będą to trzy okrążenia, a teraz właśnie na trzecią rundę wjadą zawodniczki jadące w czołówce, czyli oprócz Sofii Ungerowej jest także Zuzanna Krzystała i Nadia Heigl. No, próbuję tutaj jednym uchem nasłuchiwać komunikatów wypowiadanych przez spikera zawodów, czyli Dariusza Skorupę, ale w tym momencie pojawiła się informacja, że jeszcze dwa okrążenia pozostały zawodniczkom do zakończenia rywalizacji. To wskazywałoby na to, że łącznie tych okrążeń zawodniczki do pokonania mają cztery. Dokładnie tak jak w przypadku wyścigu juniorów. A teraz juniorka Sofia Ungerowa wjeżdża na trzecią rundę i widzimy, że Zuzanna Krzystała zbliża się. Bardzo blisko za nią jest Zuzanna Krzystała, a za Zuzanną Krzystałą jest Nadia Heigl, więc można powiedzieć, że ta rywalizacja rozpoczyna nam się na nowo. I po tym imponującym starcie w wykonaniu Słowaczki
Teraz Polka oraz Austriaczka dochodzą do głosu i zaraz prawdopodobnie dojadą do koła Słowaczki. Także zaczyna się robić bardzo ciekawie. No też tak nie ukrywam, mówiliśmy oczywiście o Sofii Ungerowej jako faworytce, ale myślę, że nawet troszkę nas na tym pierwszym okrążeniu zaskoczyła właśnie młoda Słowaczka. No i pytanie, czy ta taka juniorska jeszcze fantazja pozwoli jej tutaj walczyć o zwycięstwo, czy jednak nie zachowała wystarczającego respektu do tej trasy w Gościęcinie. Nie wiem, czy w przeszłości miała przyjemność startować tutaj na Bryksach. No ale na razie wszystko wskazuje na to, że bardziej doświadczone, czyli Krzystała oraz Heigl, lepiej rozkładają siły na tej trasie, choć oczywiście, poczekajmy, jesteśmy na półmetku rywalizacji. Przejechała Alicja Matuła. Nie wiemy, przejechała oczywiście wcześniej także Malwina Mul. Za Alicją Matułą jest Antonina Białek i o ile się nie mylę, brakuje nam tutaj Rozali Dudczak. Tak, Rozali Dudczak jeszcze nie widzieliśmy, natomiast nie, w tym momencie przyjeżdża Rozalia Dudczak, czyli w tym momencie pierwszą trójkę znamy doskonale. Czwarta Malwina Mul, ma tam deweloper Wrocław. Piąta Alicja Matuła, również podopieczna Pawła Będkowskiego. Szósta Antonina Białek, siódma Rozalia Dudczak, jeżeli chodzi o rywalizację juniorek. Tutaj na prowadzeniu Ungerowa przed Matułą i trzecia jest Dudczak. Ale myślę, że warto też podkreślić, że wśród orliczek Malwina Mul jedzie w tym momencie na pozycji pierwszej, ponieważ juniorki nie są wliczane do tej kategorii wiekowej, a Alicja Matuła właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest orliczką. Ale wiemy doskonale, że Malwina Mul niezwykle ambitna zawodniczka, chce tutaj zająć jak najwyższą pozycję w rywalizacji elity kobiet, no i będzie chciała tutaj także walczyć o podium, choć wydaje się, że to podium może być dość trudne, ponieważ ta trójka jedzie bardzo mocno. No i w tym momencie Zuzanna Krzystała i Nadia Heigl są już na kole Sofii Ungerowej i wszystko wskazuje na to, że to ta trójka stoczy walkę o zwycięstwo, co jest o tyle fajnym obrazkiem, że mamy jedną Polkę, jedną Austriaczkę oraz jedną Słowaczkę. Tak, jest też taka walka narodów, a teraz widzimy bardzo dynamiczne ujęcie, które też pozwala dostrzec trudności tej trasy, to jak wymagający jest ten podbieg, z którym teraz mierzą się zawodniczki. Zuzanna Krzystała obejmuje prowadzenie po raz pierwszy w tym wyścigu, zmieniła na czele Sofię Ungerową, która bardzo mocno rozpoczęła wyścig, ale jednocześnie być może, tak jak wspomniałeś wcześniej, o tym się przekonamy, nie podeszła do tej trasy z wystarczającym respektem, a trasa dzisiaj i warunki są naprawdę bardzo wymagające tu w Gościęcinie w ramach 30. wyścigu Bryksy Cross. Ja gwarantuję Państwu, że tutaj naprawdę do tej trasy trzeba podchodzić z odpowiednim respektem, bo ta trasa nie wybacza błędów i ta trasa przede wszystkim nie wybacza złego rozłożenia sił. Ta trasa właśnie tutaj poprowadzona po terenach tej drogi krzyżowej w Gościęcinie nad tym wszystkim czuwa oczywiście święty Bryksiusz. No i tutaj wielokrotnie widzieliśmy takie sytuacje w latach ubiegłych, że ktoś prowadził przez znaczną większość, ale w momencie, w którym osłabł na ostatnim okrążeniu, to spadały także gwałtownie jego pozycje. Zuzanna Krzystała natomiast czuje się świetnie, no i zyskuje pewną przewagę nad Nadią Heigl, a ta młoda, czyli Sofia Ungerowa, wygląda coraz słabiej. Tak, Zuzanna Krzystała, zawodniczka Phoenix Cycling Team, zdecydowała się na atak, na zdecydowane przyspieszenie i przynosi to efekty, ponieważ zgubiła Sofię Ungerową, Słowaczkę, która prowadziła długo w wyścigu elity kobiet. Natomiast na drugiej pozycji z niewielką stratą plasuje się Nadia Heigl, a tu widzimy Malwinę Mul, najlepszą z orliczek w tym momencie, jadącą na miejscu czwartym. Malwina Mul to oczywiście reprezentantka Mat Atom Developer Wrocław. A Zuzanna Krzystała z tej trójki zawodniczek zdecydowanie najczęściej startowała właśnie w Gościęcinie, więc zna też tę trasę najlepiej. No i wygląda, że to procentuje. Tak, dodatkowo Zuzanna Krzystała regularnie ściga się również w wyścigach zagranicznych. Regularnie wygrywa też Puchary Polski, chociażby we Władysławowie, ale właśnie te starty za granicą również podnoszą jej poziom. Startowała w tym roku m.in. w Czechach, na Słowacji, wygrywała Grand Prix Samorin, także ma doświadczenie. Jest to bardzo doświadczona zawodniczka, również na szczeblu polskim, była mistrzyni Polski w końcu, która no naprawdę pokazuje, że od lat należy do tej czołówki zarówno w Polsce, jak i tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym momencie powiększyła nieco swoją przewagę Zuzanna Krzystała, a Sofia Ungerowa całkowicie wypadła nam z kadru, także zawodniczka ze Słowacji traci w tym momencie około 10 sekund do prowadzącej Polki.
No i to jest na pewno dobra informacja dla Malwiny Mulls, Matatum, deweloper Wrocław, która jedzie na pozycji czwartej, jedzie równo, jedzie regularnie. Także tutaj ma szansę jeszcze na wyprzedzenie Sofii Ungerowej. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, mamy ponad półtorej rundy do końca, także tutaj nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ale na ten moment Zuzanna Krzystała wygląda na bardzo mocną, pokazała to swoim atakiem, swoim przyspieszeniem właśnie na rundzie trzeciej, a do końca półtorej rundy, tak jak wspomniałem przed chwilą. A będziemy wypatrywać, gdzie jest czwarta, gdzie jest Malwina Mul, gdzie jest najlepsza z polskich juniorek, czyli Alicja Matuła. Jedzie w tym momencie Alicja Matuła tuż za Antoniną Białek, a Antonina Białek wydaje się, że traci około 5 sekund do Malwiny Mul. Tak teraz możemy dostrzec tutaj przez okno naszej dziupli komentatorskiej. Natomiast nieco dalej utrzymuje się Rozalia Dudczak, to zawodniczka LKS Trasa Zielona Góra, która bardzo dobrze rozpoczęła ten wyścig, natomiast później spadła o kilka pozycji, ale i tak jest to bardzo dobry występ młodej polskiej zawodniczki, juniorki przede wszystkim. Warto to podkreślić, że nie jest to zawodniczka elity, ale mimo tego bardzo dobrze spisuje się w dzisiejszych zmaganiach. No ale dla nas, dla polskich kibiców najważniejsze są dwie informacje, czyli przewaga Zuzanny Krzystały nad Nadią Hejk oraz strata Malwiny Mul do Sofii Ungerowej, a także strata Alicji Matuły do Sofii Ungerowej, więc tego też postaramy się dopatrzeć. Sofia Ungerowa widzimy, że traci do tej czołowej dwójki już całkiem sporo, natomiast przewaga Zuzanny Krzystały nad Nadią Hegel to około 5 sekund. Nie widzieliśmy na razie ani na ekranach, ani tutaj nie możemy dostrzec, w którym miejscu dokładnie jedzie Malwina Mul, ale można zakładać, że zbliża się do Sofii Ungerowej, ale niestety też Nadia Hegel zbliża się do Zuzanny Krzystały, chociaż teraz miała problem ze zejściem z roweru na podbiegu i Zuzanna Krzystała odjechała znowu na kilka sekund, także Polka z Phoenix Cycling Team cały czas na prowadzeniu. No i bardzo dobrze wygląda Zuzanna Krzystała, widać, że jest zmotywowana, widać, że jest zdeterminowana, a Nadia Hegel to także niezwykle doświadczona zawodniczka, aktualna i wielokrotna multimedalistka Mistrzostw Austrii. I to jest ujęcie, na którym powinniśmy poznać tę różnicę pomiędzy Ungerową a Mul. W tym momencie przejechała właśnie Sofia Ungerowa, my wypatrujemy tego z perspektywy właśnie naszej kabiny komentatorskiej. No i widzimy, że jednak ta przewaga jest dość spora. Ta przewaga jest dość spora Sofii Ungerowej, ponieważ jeszcze nie widzimy Malwiny Mul. A tymczasem Zuzanna Krzystała powiększa swoją przewagę nad Nadią Hegel, nad mistrzynią Austrii. Polka bardzo dobrze radzi sobie w tym błocie w Gościęcinie i po problemach Nadii Hegel z zejściem z roweru na podbiegu nadrobiła kolejnych kilka sekund zawodniczka Phoenix Cycling Team, widoczna w tym momencie na naszych ekranach i zmierzająca ku końcowi trzeciego okrążenia. Przypomnijmy, że wtedy zawodniczką pozostanie do pokonania jeszcze tylko jedna runda. To jest gorszy moment. To jest moment słabości Malwiny Mul, ponieważ teraz na czwartej pozycji jest Antonina Białek, a za Antoniną Białek około 10-12 sekund są dwie zawodniczki, Matatum Developer Wrocław. No i jeżeli się nie mylę, jeżeli wzrok mnie nie myli, jest to Alicja Matuła oraz Malwina Mul. I chyba teraz jeszcze z jakimiś problemami. Ja nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś defektu właśnie jednej z tych zawodniczek. Pierwsza przejechała Malwina Mul, druga jest Alicja Matuła. Tak, Alicja Matuła w tej części trasy wymagającej błotnisty już wcześniej miała pewien problem z pięciem się, także problemy jednej z polskich juniorek. Natomiast widzieliśmy też, że ta czołowa trójka, czyli Nadia Hegel, Zuzanna Krzystała jadąca na prowadzeniu oraz Sofia Ungerowa zdecydowanie nadrobiła czas nad swoimi rywalkami i wydaje się, że to te zawodniczki między sobą powalczą o pierwsze trzy miejsca, o to w jakiej kolejności uplasują się w klasyfikacji końcowej. A my zachęcamy, zapraszamy Państwa do udostępniania tej transmisji, niezależnie przez jaki kanał nadawczy oglądają Państwo te zmagania, to zapraszamy do właśnie szerzenia tego, co dzieje się dzisiaj podczas 30. jubileuszowej edycji Bryksy Cross w Gościęcinie, no bo to oczywiście jest niezwykle ważne dla polskiego kolarstwa przełajowego. To jest niezwykle ważne dla tych zawodniczek, dla klubów, dla sponsorów, dla gmin, które tutaj też liczą na pewną ekspozycję. Także przed nami jeszcze zmagania elity mężczyzn, więc tych emocji przełajowych dzisiaj nie zabraknie. Tak, wyścig elity mężczyzn będzie
ponownie, tak jak to w przypadku tych programów wyścigów przełajowych bywa, taką wisienką na torcie, ale oczywiście dzisiejsze zmagania w Gościęcinie były bardzo interesujące i teraz oglądamy emocjonujący wyścig elity kobiet, a na prowadzeniu cały czas Zuzanna Krystała i widzimy, że ta przewaga w końcówce trzeciego okrążenia powiększa się. Zuzanna Krystała ma w tym momencie około 7-8 sekund przewagi nad Nadią Heigl, nad mistrzynią Austrii i za chwilę powinniśmy zobaczyć zawodniczkę Phoenix Cycling Team na asfalcie i rozpocznie tym samym ostatnie okrążenie dzisiejszego wyścigu 30. jubileuszowego Bryksy Cross w Gościęcinie. Na trzeciej pozycji Sofia Ungerowa ze Słowacji, ale tej zawodniczki, czyli najlepszej juniorki, jeszcze nie widzimy. Traci około też 8-10 sekund do utrzymującej się na drugiej pozycji Nadi Heigl, także na trzecim okrążeniu, być może decydującym z perspektywy całego wyścigu, zawodniczki najpierw zjechały się, utworzyły trzyosobową czołówkę, a następnie ta czołówka się rozpadła, podzieliła i obecnie wszystkie zawodniczki z czołówki jadą pojedynczo. No i to właśnie Zuzanna Krzystała. To jest właśnie zawodniczka drużyny Phoenix Cycling Team. No i jej przewaga wygląda coraz lepiej. Przewaga jest coraz większa. No i bardzo dobrze wygląda jazda tej zawodniczki. To już nie jest 5 sekund. To jest zdecydowanie więcej. To jest więcej niż 10 sekund nad słabnącą cały czas Nadią Heigl. A na kolejnej pozycji, na miejscu trzecim, Sofia Ungerowa, która traci też kilkanaście sekund, tyle że do Nadii Heigl, także ta strata do Zuzanny Krystały jest już całkiem spora. No to jest ponad 20 sekund, tak, to na pewno. A przypomnijmy, że Sofia Ungerowa przez dużą część wyścigu jechała na prowadzeniu, także wydaje się, że jednak no, nie okazała tej trasie wystarczającego respektu, wystarczającego szacunku i być może też troszeczkę przeszacowała swoje siły, ponieważ no, początek w jej wykonaniu był naprawdę imponujący i wyglądało to tak, jakby miała zdominować całkowicie dzisiejszą rywalizację, a jednak w tym momencie plasuje się na miejscu trzecim. No i coraz bliżej jest drugie polskie zwycięstwo, jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację. Oczywiście wcześniej rozgrywane były wyścigi kategorii młodzieżowych. Ja biorę pod uwagę te wyścigi, które punktowane są do rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej. W juniorach świetna dyspozycja zawodników Cliff Łapowo. Tutaj, jeżeli chodzi o elitę kobiet, świetnie jedzie Zuzanna Krzystała. A w czołówce jest też m.in. Antonina Białek, czyli Inna z Polek, która chwilę temu przecięła linię mety i wjechała na czwarte, na ostatnie okrążenie. Zawodniczka warszawskiego klubu kolarskiego w tym momencie jedzie na pozycji czwartej ze sporą stratą do trzeciej Sofii Ungerowej, ale jednocześnie z dużą przewagą nad kolejnymi zawodniczkami. Nie widzimy tego na razie, ale można spodziewać się, że kolejnymi kolarkami są zawodniczki Maldatom, deweloper Wrocław, Alicja Matuła, która teraz przejechała obok naszej kabiny komentatorskiej, oraz Malwiny Mul, czyli najlepszej do tej pory orliczki, jeszcze nie widzimy. No i nie trudno dostrzec także, że wzmogły się tutaj powiewy wiatru, a to powoduje, że ten śnieg znajdujący się na drzewach spada. No i tutaj te warunki stają się coraz trudniejsze. Problemy na jednym z podbiegów miała Antonina Białek, ale szybko się pozbierała, wsiadła z powrotem na rower, no i kontynuuje jazdę na tej czwartej pozycji. Na prowadzeniu cały czas Zuzanna Krzystała, która bardzo dobrze pokonuje ten wymagający fragment, gdzie nie tylko trudnością jest sam podbieg, sam podjazd, ale jednocześnie te schodki ulokowane przez organizatorów, które też urozmaicają rywalizację, ale nie sprawiło to większych problemów byłej mistrzyni Polski, zawodniczce Phoenix Cycling Team. Kolejne zawodniczki przejeżdżają przez linię mety. Były kolarki Matatom, deweloper Wrocław, tak jak wspominaliśmy, Alicja Matuła, Malwina Mul, jest też Rozalia Dudczak, za nią Nikola Bajgerowa czy Pawła Hawlikowa. To doświadczona kolarka z Czech, widoczna teraz na naszych ekranach, Lavi Junior Team. Te drużyny reprezentuje właśnie doświadczona czeska zawodniczka. Oj, niezwykle doświadczona tutaj Pawła Hawlikowa. Naprawdę, od kiedy pamiętam, rywalizuje na arenach kolarstwa przełajowego. Kiedyś, że tak powiem, bardziej międzynarodowo, teraz bardziej lokalnie w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Pamiętam, że kiedyś także była koleżanką zespołową Mariusza Gila w jednej z drużyn. A jeżeli chodzi o Mariusza Gila, to mamy świetne informacje z Hamburga, mamy świetne informacje z Niemiec. Mariusz Gil został mistrzem świata Masters. No i to jest na pewno informacja, którą warto się podzielić. Dodajmy do tego, że mistrzem świata Masters w tej, powiedzmy, starszej kategorii wczoraj został Waldemar Banasiński. Medale zdobył także Marcin Brus, to był medal brązowy, no i brązowy medal zawisł także na szyi Andrzeja Kajzera, do tego kilka pozycji w pierwszej dziesiątce, jak chociażby Bogdana
Czarnoty, także naprawdę sporo dobrych informacji przełajowych z Hamburga, no bo nasi mastersi w tej kwestii od wielu, wielu lat nie zawodzą. No a Mariusz Gil to przecież zawodnik, który jeszcze w elicie wygrywał tutaj w Gościęcinie. No ale teraz już w kategorii Masters właśnie sięgnął po tytuł Mistrza Świata. Również Robert Banach plasował się w czołówce, także naprawdę dobre występy polskich Mastersów. Dobre, bardzo dobre, rewelacyjne wręcz, ponieważ mamy w końcu medalistów i dwóch mistrzów świata. Także jest to występ naprawdę znakomity. Nieco szkoda, że część z nich nie była w stanie przyjechać do Gościęcina właśnie z powodu tego, że obie imprezy nakładają się. Natomiast Bogdan Czarnota dzisiaj pojawił się tutaj w Gościęcinie i zdołał sięgnąć po kolejne zwycięstwo. No tak, Bogdan Czarnota to nie tylko zawodnik, to nie tylko Masters, ale to także wychowawca młodzieży w drużynie Phoenix Cycling Team, także przez to, że startował wczoraj, no to dzisiaj stanął na wysokości zadania i pojawił się w Gościęcinie, swój wyścig Mastersów wygrał, a teraz będzie skupiał się na rywalizacji pozostałych kategorii, chociażby elity kobiet, no bo przecież Zuzanna Krzystała to także zawodniczka drużyny Phoenix Cycling Team, a w wyścigu elity mężczyzn będziemy oglądać także wielu innych zawodników tej drużyny, jak choćby Briana Świdra. Tak, Brian Świder bardzo dobrze wszedł w elitę, ponieważ jest to pierwszoroczny orlik, pierwszoroczny kolarz elity. Już potrafił osiągać sukcesy właśnie na tym poziomie. Też w Gościęcinie w poprzednich latach radził sobie bardzo dobrze. W ubiegłym roku w wyścigu juniorów zajął miejsce drugie. Także na tej trasie czuje się naprawdę świetnie i nie możemy się doczekać wyścigu elity mężczyzn. Natomiast cały czas na trasie mamy panie, które toczą naprawdę niesamowitą rywalizację. Na prowadzeniu Zuzanna Krzystała z Phoenix Cycling Team. Teraz widzimy mistrzynię Austrii, czyli Nadię Hegel, jadącą na pozycji drugiej. Ale to już jest większa strata. Widzieliśmy teraz problemy na jednym z zakrętów. No nie widzimy w kadrze Zuzanny Krzystały, więc to świadczy tylko o tym, że Polka była w stanie odjechać Austriaczce i zmierza po zwycięstwo kolejne, drugie z rzędu w Gościęcinie. No i nie zazdroszczę teraz zawodniczkom, bo naprawdę powiewy wiatru coraz mocniejsze, więc ta temperatura odczuwalna na zewnątrz musi być bardzo nieprzyjemna. No bo tutaj jednak też Gościęcin słynie z tego, że są tutaj odkryte pola, że tutaj zawsze jest wiecznie, dzisiaj rano aż tak wiecznie nie było. Ale teraz słyszymy i widzimy, że te powiewy wiatru są dość mocne, więc ta temperatura odczuwalna też z pewnością coraz niższa. Tak, w środku dnia nieco się rozpogodziło, natomiast teraz chmury nadeszły nad Gościęciem. Miejmy nadzieję, że obejdzie się bez opadów w śniegu. Natomiast ten śnieg spada z drzew i też spada na zawodniczki. Także no, warunki atmosferyczne robią się trudniejsze, głównie ze względu na ten wiatr, o którym Karolu wspominałeś. Ale no, niestety w takich warunkach również kolarki muszą rywalizować. Widzimy teraz tutaj z naszej kabiny, niestety nie było tego ujęcia, ponieważ to jedna z zawodniczek jadących na dalszych pozycjach, że śnieg, który napadał wczoraj, dzisiaj na drzewo, prawie cały z gałęzi spadł właśnie na jedną z kolarek LKS Trasa Zielona Góra. Ale wróćmy do tego, co na czele. A na czele Zuzanna Krzystała, Phoenix Cycling Team, wyprzedzająca w tym momencie Nadię Hegel, zawodniczkę KTM Alchemist, mistrzyni Austrii oraz Sofię Gerową. Na to Rosalia Dudczak, to drużyna LKS Trasa Zielona Góra. Bardzo dobrze radząca sobie w tym wyścigu, w tym jak i w pozostałych w tym momencie. Nie wiemy do końca, na której pozycji jedzie Rosalia Dudczak, jednak jest to miejsce w czołowej dziesiątce i na pewno miejsce w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o juniorki, ponieważ wydaje mi się, że jedyną zawodniczką w tej kategorii wiekowej, która wyprzedza Rosalię Dudczak w tym momencie, jest Sofia Ungerowa. No i jeszcze oczywiście Alicja Matuła, czyli wydaje się, że w tym momencie Rosalia Dudczak plasuje się na miejscu trzecim, wyprzedzona, tak jak wspomniałem, przez Ungerową oraz Alicję Matułę. Natomiast Sofia Ungerowa zajmuje trzecie miejsce w wyścigu elity kobiet, a prowadzi Zuzanna Krzystała, Phoenix Cycling Team, która zmierza po drugie z rzędu zwycięstwa w Gościęcinie. No i widzimy teraz, jak pokonuje ten fragment Zuzanna Krzystała, jak wyprzedza tutaj jedną z młodych, dublowanych zawodniczek drużyny LKS Trasa Zielona, to Maja Czarna, także juniorka. No i w tym czarnym stroju Zuzanna Krzystała teraz już zbliża się do zakończenia tego wyścigu, powiedzmy sobie to głośno, i wszystko wskazuje na to, że będzie zwycięstwo, że będzie polski sukces, że Zuzanna Krzystała ponownie będzie najlepsza w Gościęcinie.
To również bardzo, bardzo cieszy, przede wszystkim dlatego, że są to kolejne punkty do rankingu UCI zarówno dla Zuzanny Krzystały, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w ustawieniu na starcie, także w, ewentualnie w innych imprezach międzynarodowych, ale również to punkty dla Polski do rankingu międzynarodowego. Więc kolejny cenny sukces Zuzanny Krzystały, no i przede wszystkim zwycięstwo na szczeblu UCI, to również jest bardzo budujące, także bardzo motywujące. A tutaj widzimy, że doszło do zmiany na pozycji numer 2 i Sofia Ungerowa dogoniła Austriaczkę Nadię Heil, także będziemy mieli emocjonującą walkę o kolejną pozycję, o drugie miejsce w dzisiejszym wyścigu. No, widzieliśmy tę walkę na tym zjeździe, naprawdę tutaj zaryzykowały zawodniczki, żeby na jak największej prędkości pokonać ten zjazd. Za tym zjazdem jest taki delikatny zakręt w prawo, no i tamta pozycja jest niezwykle istotna. To Tatiana Gromada, to zawodniczka Phoenix Cycling Team, młodsza koleżanka Zuzanny Krzystały. Ona także walczy tutaj w najwyższą pozycję. Jest to pierwszoroczna orliczka, również pierwszoroczna zawodniczka elity, która także bardzo dobrze radzi sobie w tej nowej kategorii wiekowej, w nowej rzeczywistości, bo zawodniczki mogą zdobywać doświadczenie właśnie poprzez starty, tak jak tu widzimy juniorek z zawodniczkami elity. No i Tatiana Gromada regularnie plasowała się w tym roku w czołówkach polskich wyścigów z cyklu Pucharu Polski, a teraz jedzie wysoko w wyścigu elity kobiet w Gościęcinie, a teraz Antonina Białek na tym wymagającym zjeździe i widzieliśmy, że w porównaniu do tego, jak wyglądała ta walka Austriaczki ze Słowaczką, tutaj zdecydowanie bardziej zachowawczo podchodziła do tego zjazdu Antonina Białek. Ale trudno się dziwić, tutaj jej strata do pierwszej trójki jest dość spora, ma bezpieczną przewagę nad pozycją piątą, także tutaj przesadnie nie forsowała tego tempa, nie ryzykowała. Antonina Białek, wiemy, że to zawodniczka, która dysponuje niezłą techniką, także tu raczej nie brak właśnie umiejętności technicznych, a właśnie po prostu nie podjęcie ryzyka. Ale teraz nie o tym, teraz nie o Antoninie Białek, teraz nie o zjeździe, a o Zuzannie Krzystale. Ta zawodniczka, tak jak powiedziałeś, drugi rok z rzędu będzie najlepsza w Gościęcinie. Zaraz wyjedzie na tą finałową prostą. Nadia Heigl prawdopodobnie będzie druga. Obroniła się przed młodą Słowaczką. Ale my już chcemy zobaczyć Zuzannę Krzystałę. My już chcemy zobaczyć ten czarny strój drużyny Phoenix Cycling Team. No i ten moment celebracji polskiej zawodniczki. I właśnie w tym momencie Zuzanna Krzystała, Phoenix Cycling Team, zawodniczka, która przystępowała do tego wyścigu. Z numerem 3 odnosi zwycięstwo w 30. jubileuszowej edycji wyścigu Brixy Cross. No i wielkie brawa, wielkie słowa uznania. Bardzo mądra, bardzo regularna jazda tutaj. Użyję takiego kolokwializmu, ale nie podpaliła się na samym starcie, nie ruszyła za wszelką cenę za Słowaczką, tylko wiedziała, na co ją stać i to zapewniło jej właśnie pierwsze miejsce. Zuzanna Krzystała bardzo zmarznięta, bardzo zmęczona, ale jednocześnie bardzo szczęśliwa. Podobne sceny oglądaliśmy we Władysławowie, gdzie również dwukrotnie była najlepsza, też w wymagających warunkach. Ale jak widać, takie warunki Zuzanna Krzystała bardzo lubi, dobrze odnalazła się na trasie w Gościęcinie, trasie, którą, na której również czuje się bardzo dobrze. I tak jak wspomniałeś, ta jazda była naprawdę bardzo mądra, pokazała tutaj doświadczenie, to, że nie podpaliła się w pierwszej części, nie dyktowała, nie forsowała takiego bardzo mocnego tempa, zbyt mocnego jak na swoje możliwości, tak jak w przypadku Sofii Ungerowej, która później straciła tę pierwszą pozycję, tylko spokojnie, równym, mocnym tempem jechała i udowodniła, że była dziś zdecydowanie najlepsza. Na pozycji drugiej Nadia Heigl, czyli mistrzyni Austrii z drużyny KTM Alchemist, na pozycji trzeciej natomiast reprezentantka Słowacji, która właśnie w barwach narodowych przystąpiła do tego wyścigu, a jej nazwisko to Ungerowa, co zresztą pięknie widzimy w tym momencie na ekranie. Polska flaga na pozycji pierwszej. Zuzanna Krzystała zgarnia cenne punkty do rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej i cieszymy się z tego powodu bardzo. Składamy oczywiście gratulacje na pozycji czwartej Antonina Białek. Antonina Białek bardzo równą jazdą również utrzymała tę pozycję czwartą. Bezpiecznie, nie dała się dogonić pozostałym zawodniczkom. Jest to kolejny wynik kolarki Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Widzimy, że kosztowało jej to, ją to bardzo dużo, natomiast jest to kolejny start, w którym melduje się naprawdę w ścisłej czołówce w wyścigu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Teraz tutaj jakieś miłe słowo, jakieś słowa otuchy od trenera Andrzeja Michniaka. No i tutaj wiele emocji. Wiele emocji, nie powiem, że widzimy na twarzy, bo tej twarzy nie widzimy, ale taka mieszanka zmęczenia, zmarznięcia, no i właśnie trudno powiedzieć, no, jeżeli chodzi o Antoninę Białek, to raczej
smutku, ponieważ pewnie liczyła tutaj na podium, pewnie liczyła tutaj na zajęcie miejsca w pierwszej trójce, ostatecznie pozycja czwarta, ale to dalej bardzo dobry wynik. Podobnie jak piąta pozycja Malwiny Mul z drużyny Matatom Developer Wrocław. Także tutaj już trzecia z Polek przejechała teraz przez linię mety. I zarazem najlepsza z Orliczek, ponieważ właśnie w tej kategorii wiekowej również Malwina Mul rywalizuje. Przypominamy natomiast, że wśród juniorek triumfowała Sofia Ungerowa, trzecia w wyścigu elity kobiet. Ale tak jak wspomniałeś, ten wulkan emocji, który jest w zawodniczkach podczas takiej rywalizacji, jest naprawdę bardzo duży. Na to się składa wiele rzeczy, te emocje, które towarzyszą kolarkom w trakcie jazdy, poszczególne cele, też warunki bardzo wymagające. To jest taki spory test charakteru i widzimy, że naprawdę dużo kosztuje poszczególne zawodniczki ściganie się w takich warunkach. A proszę uwierzyć, że naprawdę zrobiło się nieprzyjemnie w Gościęcinie, bo ten wiatr, o którym wspominałem, cały czas daje się we znaki. No i ta odczuwalna temperatura jest już naprawdę niska, także stąd też takie zmęczenie, no i takie momenty kryzysowe, że tak powiem. Jeżeli chodzi o zawodniczki, dostajemy informacje na temat temperatury minus 4 stopnie, także jest naprawdę dzisiaj ekstremalnie w Gościęcinie, ale to nie przeszkadza świetnej rywalizacji. Za nami dwa emocjonujące, dwa fajne wyścigi, no i co najważniejsze, dwa wyścigi zakończone polskim zwycięstwem i mamy nadzieję, że tak samo będzie o godzinie 14:15, kiedy to rozpocznie się wyścig kategorii elity mężczyzn. Pozostało nam do tego 11 minut. My idziemy na szybką herbatkę, żeby troszkę się tutaj ogrzać. Wrócimy do Państwa, ale przypominamy, w elicie kobiet najlepsza Zuzanna Krzystała na pozycji drugiej. Dzisiaj Nadia Heigl, trzecia Sofia Ungerowa. Kolejne zawodniczki będą dojeżdżać do mety, a my wrócimy do Państwa za kilka minut.
rywalizacji. Miejmy nadzieję, że oczywiście również dobry będzie polski akcent. Na co też liczymy, tak jak w elicie kobiet, przypomnijmy, Zuzanna Krzyształa numerem 1, na miejscu drugim austriacka Nadia Heigl, a numerem 3 Sofia Ungerowa. Czekamy teraz właśnie na to kolejne rozdanie, przypomnijmy, elita. Mężczyzn i kategoria do lat 23, bo to właśnie oni szykują się do tej rywalizacji, jeśli chodzi o ten ostatni blok startowy dzisiaj na 30. jubileuszowym Bryksy Krosie. Że mamy 3 minuty do startu kategorii Elita. 3 minutki do startu. Mamy do startu. Dwie minuty do startu, 60 minut rywalizacji, szanowni państwo. Jakby to nazywamy godzina, piekło za chwilę się zacznie. Piekło było wczoraj, dzisiaj jest... Dzień dobry państwu, wracamy do Gościęcina, wracamy na 30. jubileuszową edycję wyścigu Bryksy Cross. Przed nami zmagania elity mężczyzn, w tym wyścigu oczywiście także Orlicy. No i będziemy razem śledzić zmagania tej kategorii wiekowej. Na ten wyścig zapraszają Kacper Krawczyk oraz Karol Dziambor. Zawodnicy są już ustawieni na starcie. To stawka 34 zawodników. Z numerem pierwszym aktualny mistrz Polski, czyli Marek Konwa. Zawodnik niezwykle wysoko sklasyfikowany w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Drużyna Toyota Auto Skoda Mlada Bolesław. Dalej Dawid Risberg, czyli Evolite Cycling Team. To Szwed. Mamy także jego kolegę z reprezentacji, czyli Filipa Marda z Bauhaus Cycling Team. Oprócz tego Szymon Pomian, jest Maksymilian Kerl, to zawodnik z Czech. Jest Karol Ostaszewski, medalista mistrzostw Polski. Jest Brian Świder, Ondrej Żeleni, Bartek Mikler. Jest Jan Zatlokal, Dawid Jona, Michał Paluta, Jakub Musialik, Paweł Bernas, który rozpoczyna dzisiejszym wyścigiem swój sezon przełajowy. A pamiętamy doskonale, że Paweł tutaj podczas mistrzostw Polski zajął brązowy medal, więc ma pewien sentyment do tej trasy właśnie w Gościęcinie. Słyszymy już charakterystyczną muzykę, która przygotowuje zawodników do rozpoczęcia rywalizacji, która rozgrzewa kibiców oraz samych kolarzy. No i to jest właśnie chyba komunikat o tym, że do rozpoczęcia tego wyścigu pozostała już tylko jedna minuta. Jest skupienie, jest koncentracja. No i w ciągu kilku sekund powinien nastąpić sygnał sędziego startera i zobaczymy, kto będzie najszybszy. Na tym początku długi, asfaltowy, ale ośnieżony i oblodzony start. Marek Konwa klasycznie wystartował tutaj najmocniej. Zaraz zawodnicy przejadą obok naszego stanowiska. Będziemy wypatrywać tych koszulek poszczególnych zawodników. Jedno jest pewne, najszybciej ruszył właśnie Marek Konwa, a za nim ten, który ma tutaj numer 53, czyli Dawid Risberg. Tak, szwedzki zawodnik Evolite Cycling Team również bardzo dobrze rozpoczął ten wyścig, ale na prowadzeniu biało-czerwona koszulka mistrza polskiej elity, czyli Marek Konwa, który z tą koszulką od lat się nie rozstaje. Od lat się nie rozstaje, wielokrotnie wygrywał tutaj także w Gościęcinie, dwukrotnie Mistrzostwa Polski, wielokrotnie wyścigi rangi UCI i C2. Problemy miał pewne Brian Świder na tym podjeździe. Na pozycji pierwszej Marek Konwa, na pozycji drugiej
Maximilian Kerl. To również kolega z drużyny Marka Konwy, tej od Autoskoda, Mlada Bolesław. A tutaj Kraksa. Kraksa niestety na upadek. No i tutaj jest problemami jeden z zawodników. Tutaj jakby miał pretensje do innego z kolarzy. Są to duże emocje, też wszyscy kolarze chcą obrać tę idealną dla siebie linię jazdy, tę, którą sobie trenowali na objeździe trasy. No i potem rodzi się frustracja, gdy któryś z zawodników wjedzie tam, liźnie koło. No ale niestety taka jest część tego sportu. Są kraksy, jedyne co dobre to to, że wszyscy kolarze, którzy ucierpieli w tym upadku, szybko się pozbierali i wrócili na swoje rowery. No i wszystko wygląda na to, że rozpoczyna się one man show w wykonaniu Marka Konwy, no i to raczej nie powinno nikogo dziwić. Marek poziomem odstaje tutaj od reszty stawki. Oczywiście nie musi być tak wcale do samego końca, ponieważ wiemy, że kolarstwo przełajowe bywa nieprzewidywalne, ale jednak widzimy, że już na początku pierwszego okrążenia sporą przewagę wypracował sobie aktualny mistrz Polski. Tak, aktualny mistrz Polski, który dopiero pierwszy raz w tym sezonie startuje nad Wisłą. Jest to pierwszy start Marka Konwy w polskim wyścigu. Wcześniej z bardzo dobrej strony pokazywał się m.in. we Włoszech, ale także w Pucharach Słowacji czy Pucharach Czech, w Toyota Cup, gdzie przecież zajmuje czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacjach poszczególnych wyścigów. I teraz widać, że te starty za granicą rzeczywiście procentują. I już po 2 minutach rywalizacji Marek Konwa ma całkiem sporą przewagę nad dalszymi zawodnikami, a to Dawid Risberg czy chociażby Maximilian Kerl. Dobrze jedzie także Dawid Jona, czyli zawodnik grupy kolarskiej Gliwice, podopieczny trenera Andrzeja Nowaka. Jest przebija się tam także Michał Paluta. Brakuje tutaj Patryka Stosza, który regularnie tutaj w tym sezonie startuje na polskich wyścigach, ale niestety mimo szczerych chęci Patryk nie mógł się pojawić na dzisiejszym wyścigu, a to ze względu na zgrupowanie przygotowawcze do kolejnego sezonu szosowego. Uchylę Państwu rąbka tajemnicy, że z nową ekipą to zgrupowanie ma miejsce w bardzo śnieżnym klimacie i wcale nie mam na myśli tutaj drużyny LKS Bryks, już gościęci. Tak, Patryka Stosza nie ma, ale Patryk Stosz też bardzo dobrze radził sobie w wyścigach w Gościęcinie. Natomiast wielokrotnie ten wyścig wygrywał Marek Konwa, widoczny teraz na naszych ekranach, a z tyłu do przodu przebija się Brian Świder, czyli Orlik, o którym wspominaliśmy już, zawodnik Phoenix Cycling Team, podopieczny Bogdana Czarnoty, który w tym sezonie w elicie radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. A tutaj problemy Dawida Jony na przeszkodach, przepraszam, upadł, chciał przeskakiwać, jest to zawodnik, który świetnie skacze na rowerze, no i tutaj także wjechał w niego, uderzył jakby Brian Świder. Był tam także Bartek Mikler, teraz jest jeden z zawodników drużyny Cyclocross Akademii Tabor, czyli Matej Wik. No i kolejni zawodnicy. Takie Simon upadki. Tabara teraz przejechał, czyli czeski zawodnik drużyny UKS Krupiński-Suszec. Jest Łukasz Helizanowicz. Patrzymy na kolejnych. Jest teraz 2 zawodników JBG2. To Karol Ostaszewski i Paweł Bernas. Jest także Przemysław Gierczak. No ale to wszystko oczywiście dzieje się za plecami Marka Konwy. A w ścisłej czołówce jedzie także Michał Paluta, czyli inny z zawodników JBG2. Bardzo dobrze pokazał się w ubiegłym tygodniu we Władysławowie, gdzie wygrał jedną z serii Pucharu Polski. Natomiast dalej jest też Szymon Pomian, to kolarz GKS Kartuzja w Kartuzach Bajkatelie, który tutaj wygrał przecież, zdobył koszulkę w wyścigu o Mistrzostwo Polski Orlików. To również aktualny mistrz Polski w tej kategorii wiekowej. A Brian Świder po tym niefortunnym upadku przeciwnika, ale jednocześnie po problemach na tych przeszkodach, teraz wraca do tej ścisłej czołówki, zajmuje miejsce w okolicach 5 czy 6. I przebija się teraz, widzimy z naszej dziupli komentatorskiej Paweł Pernas, który startował tutaj z ostatniej linii. Ale widać, że moce Pawła... Widzieliśmy, że miał problemy tutaj na zjeździe. Przejechał także Filip Helta, zawodnik znany z podwórka kolarstwa górskiego. Przed nim jedzie Jakub Musialik. No teraz oczywiście na pierwszej rundzie to wszystko jeszcze takie bardzo chaotyczne.
chyba rywalizował. A teraz Xavier Garnych bardzo agresywnie wszedł w ten zjazd. Również Brian Świder, Szymon Pomian. Widzimy te różnice z pozostałymi kategoriami, że naprawdę mężczyźni nie kalkulują i bez jakichś większych przemyśleń na temat tego ewentualnego ryzyka wchodzą w ten zjazd. No nie powiedziałbym, że tutaj jest brak przemyśleń, to umiejętności techniczne decydują o tym, jak zawodnicy pokonują ten zjazd. Tutaj oczywiście trzeba podejść do tego z pewnym respektem. Ale mając te umiejętności, można sobie najwięcej pozwolić. Oczywiście, że tak, panie redaktorze, to jest rzecz jasna. Jasne jest też to, że Marek Konwa prowadzi z dość bezpieczną przewagą nad resztą stawki. A my przypomnijmy, że w juniorze dwóch Polaków na pierwszych pozycjach, dwóch Polaków z drużyny Cliff Chłopowo, czyli Kacper Konkę przed Kacperem Dobkę. W elicie kobiet natomiast najlepsza Zuzanna Krzystała i wiele wskazuje na to, że będzie komplet, jeżeli chodzi o polskie zwycięstwa. No bo Marek Konwa także jest na prowadzeniu i widać tutaj już od samego początku, że jest w tej stawce najsilniejszy. Ta różnica teraz zdecydowanie urosła na trudnym fragmencie, bardzo technicznym, na zjeździe. Teraz jest ta dalsza część rundy, już w zasadzie końcowa, gdzie również te przewyższenia są duże, są zjazdy, podjazdy. I tam Marek Konwa również ze względu na, to, że dobrze czuje się technicznie na zakrętach, powiększa swoją przewagę. A na drugiej pozycji Michał Paluta, kolarz JBG2 Team. No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę trasę w Gościecinie, to ona charakteryzuje się tym, że nie ma tutaj gdzie odpocząć. Tutaj jest cały czas góra-dół, tutaj jest cały czas prawo-lewo. No i tak naprawdę nie ma ani jednego fragmentu. No może ten asfalt, na którym można delikatnie odpocząć, ale jest to trasa niezwykle interwałowa. Jest to trasa niezwykle wymagająca. No i jest to trasa, która faworyzuje zawodników najlepszych technicznie, a jednocześnie najlepiej przygotowanych pod względem motorycznym. No czyli taka esencja kolarstwa przełajowego. Trzeba mieć oczywiście jeszcze sporo szczęścia, właściwie unikać pecha, ale na pewno tutaj wygra zawodnik najsilniejszy. Wiele wskazuje na to, że najsilniejszy jest właśnie Marek Konwa. Tutaj widzimy wymowny dość obrazek przejazdu przez metę pierwszego okrążenia Michała Paluty oraz Dawida Risberga i Dawid Risberg wykonał charakterystyczny gest, który miał na celu właśnie troszkę ukrwienie swoich palców, ponieważ jest naprawdę zimno, temperatura około minus 4 stopni, no i do tego wiatr, który tutaj dodatkowo powoduje, że ta odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Warunki nie sprzyjają rywalizacji, słońce powoli zachodzi za nieboskłonem, także również nie będzie pomagało, promienie słoneczne nie będą ogrzewały kolarzy, natomiast ogrzeje ich sama rywalizacja i atmosfera tutaj w Gościęcinie bardzo przełajowa. Widzimy, że Michał Paluta na drugiej pozycji, a za nim i za jednym z kolarzy ze Szwecji utrzymuje się trzyosobowa grupa pościgowa, na czele której cały czas jedzie Xavier Garnek z UKS Krupiński-Suszec, a jest tam także Szymon Pomian, aktualny mistrz Polski Orlików z GKS Kortuzja w Kartuzach Bike Atelier. Czyli pierwszy Marek Konwa, drugi Michał Paluta, trzeci Dawid Risberg, czwarty był Xavier Garnek, piąty był Maksymilian Kerl, szósty Szymon Pomian, siódmy przejechał, o ile się nie mylę, Filip Marty, czyli zawodnik drużyny Bauhaus Cycling Team. Pod koniec pierwszej dziesiątki także Filip Helta i Bartosz Mikler. Jest także chyba na 11 pozycji, o ile się nie mylę, Andrzej Żeleni. 12 teraz przejechał Dawid Jona, 13 Jakub Musialik, 14 natomiast Piotr Brzuska. Dobrze jedzie doświadczony zawodnik JBG2 Cryospace. No i czekamy na kolejnych. Państwo może tego w tym momencie na ekranie nie widzą. Ja wypatruję ze swojej dziupli komentatorskiej tych kolejnych zawodników. Przejechało około 14, jako ostatni właśnie Piotr Brzuska. Czekamy na kolejnych. Na pozycji 15 w tym momencie. Wydaje mi się, Franciszek że to... Kocur. Właśnie, Franciszek później Kocur. Później Łukasz Helizanowicz, następnie Paweł Bernas. No, rozmawiałem przed wyścigiem z Pawłem. Dla Pawła to troszkę taki spontaniczny start. W tych zawodach nie przygotowywał się do sezonu przełajowego. Też nie jest wielkim sympatykiem jazdy w takich temperaturach i po śniegu. Jednak te mistrzostwa Polski w Gościęcinie były rozgrywane w znacznie innych warunkach. Jednak było sucho, jednak było bardziej błotniście, było przede wszystkim cieplej.
Mówiłeś, Karolu, o tej charakterystyce, którą kolarz musi mieć, żeby tutaj pokazać się z bardzo dobrej strony, o tych umiejętnościach zarówno fizycznych, wytrenowaniu technicznemu. I to właśnie opisuje Marka Konwę, prowadzącego wyścigu elity mężczyzn, który cały czas powiększa swoją przewagę. Widzimy, że perfekcyjnie radzi sobie w tych trudnych warunkach, w tym błocie bardzo grząskim i na razie też bez przygód w postaci defektów, czy chociażby problemów z pięciem, ponieważ to widzieliśmy zarówno w wyścigu elity kobiet, jak i teraz obserwujemy z naszej dziupli w wyścigu elity mężczyzn. Niejednokrotnie widzimy takie obrazki, że kolarze czy kolarki mieli problemy z tym, żeby wpiąć się w bloki, a Marek Konwa na razie bez większych problemów, demonstrując swoje umiejętności, pokonuje kolejne fragmenty trasy, powiększając zarazem swoją przewagę, co na ten moment jest ponad 20 sekund nad kolejnymi zawodnikami. Także naprawdę no mamy w tym momencie pokaz dominacji Marka Konwy, który w tym roku reprezentuje barwy drużyny TJ Auto Skoda Mlada Bolesław. No i możemy teraz obserwować, jak Marek radzi sobie w tych błotnistych kolejnach. Nie decyduje się tutaj na podskoczenie pod ten stopień, mimo że często oglądamy zawodników, którzy właśnie bez schodzenia z roweru pokonują takie fragmenty. Marek bardzo starannie podejmuje decyzję, jeżeli chodzi o właśnie kwestię zejścia z roweru. No i prawdopodobnie ma to wszystko przekalkulowane i dochodzi do wniosku, że szybciej dany fragment przebiegnie, niż go przeskoczy. Dawid Jona natomiast nie kalkuluje i przeskakuje przeszkody bez schodzenia z roweru jako jeden z nielicznych, jeżeli nie jedyny zawodnik w stawce. Na pierwszym okrążeniu, kiedy było zdecydowanie bardziej tłoczno wśród zawodników, Dawid upadł, no ale teraz poradził sobie nienagannie. Widzimy, że doszło do zmiany na pozycji numer 2 i 3. Xavier Garnek dogonił Michała Palutę, który zyskał przewagę nad Szwedem, nad Dawidem Risbergiem. I w tym momencie Xavier Garnek, młody zawodnik UKS Krupiński-Suszec, przypomnijmy, pierwszoroczny Orlik, wysuwa się na drugą pozycję. Trzecie miejsce zajmuje natomiast Michał Paluta, który również bardzo równo, solidnie jedzie od samego początku tego wyścigu. To zawodnicy, którzy jadą gdzieś na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki. Karol Staszewski, Bartek Mikler, Filip Helta, Dawid Jona. To właśnie ta grupa. Tutaj jest także Ondrej Zeleni. Oczywiście w tym czarnym stroju. Doświadczony czeski zawodnik, bardzo regularnie ścigający się w Polsce. I tutaj Brian Świder, przed nim Xavier Garnek, jest Dawid Risberg, a wcześniej przejechał Michał Paluta, to Maksymilian Kerl. Za Kerlem natomiast jest Szymon Pomian. Z drobnymi problemami Szymon Pomian. Natomiast po problemach z pierwszego okrążenia Brian Świder wraca powoli do tej czołówki. No i w tym momencie goni zaciekle Xaviera Garnka, więc mamy czterech Polaków w czołówce wyścigu elity mężczyzn, co powinno nas cieszyć. No i wszystko wskazuje na to w tym momencie, że zobaczymy dzisiaj komplet polskich zwycięstw w wyścigach w ramach Bryksy Cross 30. jubileuszowej edycji wchodzących w skład kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, czyli w kategorii junior, elita kobiet oraz elita mężczyzn, bo przypomnijmy, że w kategorii elita kobiet triumfowała Zuzanna Krzystała, natomiast wśród juniorów zwyciężył Kacper Konkę, pokonując Kacpra Dobkę, obaj zawodnicy z KS Cliff Łapowo, także bardzo dobre występy Polaków. A tutaj w wyścigu elity mężczyzn znakomicie prezentuje się Marek Konwa, jadący w koszulce mistrza Polski. To zawodnik TJ Auto Skoda Mlada Bolesław. I powoli będzie kończyć drugie okrążenie rywalizacji właśnie Marek Konwa. Poznamy też dokładną liczbę okrążeń, którą zawodnicy mają do pokonania. Ale patrząc na dyspozycję Marka i na czas, jaki zajmuje mu przejechanie okrążenia, to tutaj może być decyzja o 7 okrążeniach do pokonania. Tak przynajmniej mi się wydaje. Marek Konwa też śrubuje te czasy okrążeń troszeczkę, tak zakłamując rzeczywistość, ponieważ ta przewaga cały czas rośnie i widać, że jest on na zdecydowanie wyższym poziomie niż pozostali zawodnicy, także ze względu właśnie na to, że Marek Konwa jedzie w takim tempie, być może cała reszta będzie miała do pokonania trochę więcej niż godzinę, ponieważ mniej więcej godzinę trwają wyścigi elity mężczyzn, te wpisane do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, ale także kalendarza PZKOL. No, dla Marka Konwy to szansa na 40. zawodowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe. Do tej pory 39 sukcesów
wyścig z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej ma zanotowanych Marek Kodwa. A jak już o jubileuszach mowa, to ja przypomnę, że to 30. odsłona wyścigu Bryksy Cross. Pierwsza rozegrana została w roku 1993. Jesteśmy w Gościęcinie, gmina Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. Organizatorem tych zmagań Jan Paterak oraz klub LKS Bryksiusz Gościęcin. No i niezwykle cieszymy się z tego powodu, że już od 30 lat całe towarzystwo kolarstwa przełajowego w naszym kraju może spotykać się właśnie w Gościęcinie, bo tutaj atmosfera świetna, trasa na najwyższym europejskim poziomie, no i grochówka, także nieprzeciętna. Nieprzeciętna atmosfera, tak jak wspomniałeś, organizacja tutaj naprawdę jest rewelacyjna. Też sama atmosfera związana ze środowiskiem kolarskim, podkreślaliśmy to wielokrotnie tu w Gościęcinie, to wszystko działa naprawdę przepięknie. Ludzie socjalizują się właśnie ze względu na to kolarstwo przełajowe. A teraz widzimy Marka Kondo, który wjeżdża na trzecią rundę wyścigu elity mężczyzn. Na razie cały czas nie mamy informacji, ile okrążeń do końca zostanie pokonanych. Do końca mamy 5 okrążeń. To właśnie powiedział speaker dzisiejszych zawodów, czyli Dariusz Skorupa, przekazując informację komisji sędziowskiej. Aż 8 rund. Także jeszcze 5 okrążeń mają zawodnicy do pokonania. A widzimy, że na pozycji drugiej jedzie Michał Paluta. Siedem okrążeń, tak jak wydawało mi się, czyli właśnie na podstawie tego czasu Marka Konwy. 7 okrążeń będą mieli do pokonania zawodnicy. Na pozycji drugiej Michał Paluta, trzeci Xavier Garnek, ale oni jeszcze przez linię mety nie przejechali. Dokładnie, kilkadziesiąt sekund temu widzieliśmy Marka Konwy, który przemknął błyskawicznie obok naszej kabiny komentatorskiej. Jest Michał Paluta, jest JBG2 Cryospace, a około 5 sekund za nim Xavier Garnek. Za Garnkiem natomiast Ritzberg, a za Ritzbergiem jest Szymon Pomian, choć teraz tak wypatruję za takiej zaparowanej szyby. Tak, to był Szymon Pomian, za Szymonem Pomianem natomiast jedzie, podobnie jak Szymon Pomian, w niebieskim stroju Maksymilian Kerl, właśnie ze względu na zbieżność kolorów trykotów. Miałem pewne wątpliwości, ale teraz mogę powiedzieć to oficjalnie. Marek Konwa pierwszy, Michał Paluta drugi, trzeci Xavier Garnek, czwarty Dawid Ritzberg, piąty jest Szymek Pomian, a na pozycji szóstej Maksymilian Kerl, czyli zawodnik z Czech, siódmy natomiast Brian Świder. Oglądamy dzisiaj teatr jednego aktora, przynajmniej jak na razie, w pierwszej części wyścigu elity mężczyzn, natomiast walka o drugie miejsce cały czas jest otwarta, cały czas wielu zawodników bierze w niej udział, a w tym gronie są Polacy, bo jest Michał Paluta, jest Xavier Garnek, Brian Świder, Szymon Pomian, także to nas powinno cieszyć, bo to też duży dorobek punktowy dla Polski w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Mamy pierwszą siódemkę, ósmy Andrzej Żeryn i dziewiąty Filip Helta, dziesiąty natomiast Filip Mart, czyli drugi ze Szwedów, czyli mamy pierwszą dziesiątkę, ja wypatruję kolejnych nazwisk. Powiem doskonale, że Państwo mają tutaj swoich ulubieńców. 11 Bartosz Mikler, który tych ulubieńców ma wyjątkowo dużo. 12 Dawid Jona. No bo oczywiście transmisja tutaj skupia nam się na czołówce. Pełne wyniki na stronie access-sport.pl. Za Dawidem Joną jest Karol Ostaszewski. A za Karolem Ostaszewskim na pozycji 13 bądź 14 jest Jakub Musialik. Starnowi następnie mamy Piotra Brzuskę, czyli to już będzie pozycja 15 bądź 16. Oczywiście w pewnym przybliżeniu, ale Xavier Garnek świetnie poradził sobie na tym fragmencie. Szymon Pomian też pokazał umiejętności techniczne, więc jednak niektórzy zawodnicy decydują się na to, by nie schodzić z roweru. To na pewno zostało przez nich wyćwiczone na przejeździe przez rundę przełajową tutaj w Gościęcinie. Przed wyścigiem z pewnością sprawdzili, która i linia jazdy, i jaki sposób pokonania poszczególnych przeszkód będzie dla nich optymalny, i widzimy, że niektórzy zawodnicy, tak jak Marek Konwa, widoczny na naszych ekranach, przenoszą rower przez te przeszkody, przerzucają go przez ramię i przebiegają przez podbiegi, natomiast inni, tak jak właśnie Xavier Garnek, Szymon Pomian, czy chociażby Dawid Jona, decydują się na przeskakiwanie. A teraz atak Xaviera Garnka, który wysuwa się na drugą pozycję, no i stara się zminimalizować nieco straty do Marka Konwy, ale ta strata jest już naprawdę bardzo duża i wynosi ponad minutę.
No to nie tylko próba minimalizacji straty do Marka Konwy, ale przede wszystkim uzyskania przewagi nad pozostałymi zawodnikami. Ja z kronikarskiego obowiązku dopowiem tylko, że drugą dziesiątkę zamknęło dwóch Ślązaków, czyli Franciszek Kocur z drużyny oczywiście UKS Awatar, podopieczny Rafała Sekty oraz Paweł Bernas, który zajmował właśnie miejsce pod koniec drugiej dziesiątki, a to zawodniki od BG2 Cryospace. Widzimy, że przyspieszenie Xaviera Garnka przyniosło zamierzone efekty, ponieważ odjechał on Michałowi Palucie i temu sznureczkowi zawodników ciągnącemu się za kolarzem JBG2. Xavier Garnek to również pierwszy w tym momencie Orlik, także to również byłby bardzo duży sukces. Oczywiście nie jest to osobna klasyfikacja w wyścigu elity, w wyścigu UCI, natomiast będzie osobna dekoracja dla kolarzy z kategorii U23, no i taki również też motywacyjny kop dla Xaviera Garnka, bo jeżeli przegra tylko z Markiem Konwą, no to można powiedzieć, że był najlepszy z reszty świata, ponieważ widać, zobaczyliśmy to na pierwszych okrążeniach, że Marek Konwa naprawdę jest tu poziom wyżej nad całą resztą. No ale to nikogo nie dziwi, Marek w tym sezonie w bardzo wysokiej dyspozycji. Śrubuje tą swoją pozycję, jeżeli chodzi o ranking Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W pewnym momencie był już w drugiej dziesiątce. Nie wiem, jak ta sytuacja wygląda obecnie, ale na pewno tej drugiej dziesiątki jest bardzo blisko i pewnie we wtorek, kiedy to właśnie Międzynarodowa Unia Kolarska z siedzibą w Eaglu opublikuje nową klasyfikację, to Marek Konwa będzie jeszcze wyżej, ponieważ na mecie czekają na niego nowe punkty do klasyfikacji właśnie rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. 24 minuty rywalizacji już za zawodnikami na prowadzeniu Marek Konwa na pozycji drugiej Xavier Garnek. No i naprawdę optymistyczna jest ta jazda Garnka, no bo to zawodnik, tak jak mówiłem, bardzo młody. Zawodnik, który ma przed sobą jeszcze wiele, wiele lat kariery i zawodnik, który przede wszystkim powinien się cały czas stopniowo rozwijać. Też nie będzie to pierwszy bardzo dobry wynik Xaviera Garnka w wyścigach UCI, ponieważ razem z Markiem Konwą startuje regularnie w wyścigach czeskich, słowackich, tam też plasuje się w czołówkach, także zbiera to doświadczenie również na poziomie elity i widać, że to procentuje. Również sięgał w tym roku po dwa zwycięstwa w wyścigach Pucharu Polski, bo triumfował przecież w Kluczborku i w Kozie Głowach. Także naprawdę rosną nam kolejne przełajowe talenty, bo oprócz Xaviera Garnka jest chociażby widoczny na naszych ekranach Brian Świder, to również pierwszoroczny Orlik, więc no być może ktoś będzie w stanie wskoczyć nawet na poziom Marka Konwy, który od lat dominuje na polskiej scenie przełajowej. No na pewno tego brakowało w ostatnich sezonach, jednak mieliśmy dominację Marka Konwy, walkę z nim próbowali nawiązać tacy zawodnicy jak Mariusz Gil, Bartek Mikler, a właśnie a propos Mariusza Gila, to mamy dla Państwa pewną świetną informację do przekazania. Mariusz Gil został dzisiaj w Hamburgu mistrzem świata w kolarstwie przełajowym, jeżeli chodzi o rywalizację Mastersów. Mariusz Gil, który oczywiście wygrywał w Gościęcinie w gronie elity przed laty, teraz już oczywiście bardzo doświadczony zawodnik z licencją elity, ściga się i rywalizuje na arenach przełajowych w kraju, ale także za granicą. No i właśnie dzisiaj w Hamburgu został mistrzem świata. Warto także powiedzieć, że wczoraj podczas tych samych zawodów w swojej kategorii wiekowej po złoty medal sięgnął Waldemar Banasiński. Medal zdobył także Marcin Mróz, był to medal brązowy, także najniższy stopień podium przypadł dla Andrzeja Kajzera, także naprawdę udane mistrzostwa świata w wykonaniu polskich Mastersów, także z tego miejsca składamy serdeczne gratulacje. No ale wracając do tej mojej myśli sprzed chwili, sprzed mistrzostw świata w Hamburgu, no to właśnie brakowało takich młodych zawodników, którzy w Gościęcinie, którzy właśnie tutaj na Bryksach będą walczyć o miejsce na podium, a teraz Brian Świder i właśnie Xavier Garnek, może nawet przede wszystkim Xavier Garnek, są na tym poziomie, że rywalizują o to miejsce na podium i powinno nas to zdecydowanie cieszyć. W czołówce jest też inny z Orlików, ponieważ jedzie tam Szymon Pomian, aktualny mistrz Polski w tej kategorii wiekowej, kolarz GKS Kartuzja w Kartuzach Bajkatelie, który w tym momencie utrzymuje się na miejscu trzecim, jadąc za Xavierem Garnkiem, także
młodzież dzisiaj radzi sobie w Gościęcinie naprawdę bardzo dobrze, podobnie jak widzieliśmy to w wyścigu elity kobiet, gdzie z znakomitej strony pokazała się m.in. Malwina Mul, Alicja Matuła czy Rosalia Dudczak. Tutaj również w wyścigu elity mężczyzn mamy kolarzy z kategorii U23, którzy zajmują czołowe pozycje. A prowadzi cały czas bardzo doświadczony, bardzo utytułowany Marek Konwa, zmierzający po kolejne 40. zwycięstwo w wyścigu UCI w swojej zawodowej karierze. Przemknął na tym zjeździe Filip Helta, zawodnik świetnie wyszkolony technicznie, racowy MTB-owiec i widać było tę technikę, tę odwagę, tę pewność w pokonywaniu tego zjazdu. W wykonaniu właśnie Filipa Helty, to oczywiście drużyna KTM SGR MTB Team. A Marek Konwa rozpoczął już kolejne okrążenie. Marek Konwa jest już na asfalcie. No i ta przewaga Marka Konwy już liczona w minutach. W wyścigu o drugie miejsce, takim wewnętrznym można powiedzieć, w trakcie 30. jubileuszowego Bryksy Cross prowadzi natomiast Xavier Garnek, który w tym momencie plasuje się właśnie ze stratą około minuty, może półtorej minuty do Marka Konwy. Trzeci natomiast jedzie Szymon Pomian, a na kolejnych pozycjach Michał Paluta, Brian Świder. To ci zawodnicy tworzą czołówkę wyścigu Bryksy Cross i jest właśnie wspomniany kolarz Phoenix Cycling Team, czyli Brian Świder, który podobnie jak Xavier Garnek zresztą zaliczył bardzo udany przeskok do elity, co widzimy między innymi teraz na ekranie. No i mamy nadzieję, że będzie kontynuacja tych dobrych wyników polskich młodych zawodników, że ci zawodnicy dostaną odpowiednie warunki do rozwoju, choć wiemy doskonale, że jest to bardzo ciężko, ponieważ kolarstwo przełajowe jest sportem, który zmaga się z pewnymi problemami i ogólnie polskie kolarstwo z tymi problemami się zmaga. Przypominamy, jest to wciąż dyscyplina nieolimpijska, więc trudno o finansowanie kadr narodowych. Oczywiście tutaj wszelkich starań dokonują drużyny tych zawodników, czyli czy to UKS Krupiński Suszec, czy Phoenix Cycling Team, czyli właśnie drużyny tych dwóch świetnych pierwszorocznych orlików. No ale jednak mamy nadzieję, że ta dwójka także w kategorii orlików, w kategorii elity dostanie odpowiednie warunki do tego, żeby stale rozwijać swój potencjał. Drużyny Phoenix Cycling Team czy chociażby UKS Krupiński Suszec to także zespoły, które właśnie zauważają te potrzeby ścigania się w międzynarodowej stawce, w wyścigach za granicą. Tam również obserwujemy zarówno Xaviera Garnka, jak i Briana Świdra. No i dzięki temu podnoszą oni swój poziom sportowy, ponieważ no, poziom sportowy można podnieść tylko poprzez rywalizację z lepszymi od siebie na wyższych prędkościach. Można się uczyć od zawodników, którzy są wyszkoleni być może lepiej technicznie i zdobywać nowe doświadczenie, bo to w takim wieku jest naprawdę bardzo istotne. A przypominamy, że jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo Mistrzostwa Europy już za nami bez udziału polskich zawodników, ale Mistrzostwa Świata odbędą się bardzo blisko. Powiem więcej, bliżej już nie będzie w następnych latach, a mianowicie w czeskim Taborze po kilkuletniej przerwie, ostatni raz w 2015 roku. Czeski Tabor gościł Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym. Było to 8 lat temu, a właściwie w momencie Mistrzostw Świata będzie to już 9 lat. No bo był to 2015 rok, a Mistrzostwa Świata na początku 2024 roku i mamy nadzieję, że wielu polskich zawodników stanie na starcie i będzie miało okazję się w tych Mistrzostwach Świata zaprezentować. A o ustawieniu na starcie Mistrzostw Świata będą decydowały punkty Międzynarodowej Unii Kolarskiej zdobywane w rankingu, a można je zdobywać właśnie w takich wyścigach jak tutaj w Gościęcinie w ramach Bryksy Cross. Także to też cieszy, że czołówka jest złożona w tym momencie wyłącznie z Polaków. Tutaj Brian Świder na naszych ekranach, a wcześniej też warto przypomnieć, przed nim jedzie Szymon Pomian, jest także Xavier Garnek i oczywiście lider wyścigu, czyli Marek Konwa, wielokrotny mistrz Polski, dominator na polskiej scenie przełajowej. No nie sposób nie zgodzić się z tym, co mówisz, Kacprze, i widzimy to także dzisiaj na trasie, jednak to jest deklasacja, to jest kompletnie inny poziom, jeżeli chodzi o Marka Konwę, a pozostałych zawodników. Tak, Marek Konwa, za każdym razem, gdy widzimy ujęcia mistrza Polski pokonującego te trudne fragmenty trasy, bardzo kręte, grząskie, widać, że lepiej radzi on sobie technicznie, że pokonuje te odcinki z większą pewnością siebie, wybiera optymalną dla siebie linię jazdy i dzięki temu zyskuje kolejne sekundy, cały czas powiększając swoją przewagę nad drugim Xavierem Garnkiem. Przed chwilą widzieliśmy
ujęcie, na którym było widać i jednego, i drugiego kolarza. Przecież Marek Konwa to też były zawodnik UKS Krupiński Suszec, więc na pewno dobrze się znają, a Xavier Garnek miał i ma się od kogo uczyć. No ale tutaj naprawdę słowa uznania dla Xaviera Garka, ponieważ on jedzie dzisiaj świetnie. Mówisz oczywiście o tej widocznej gołym okiem dysproporcji, jeżeli chodzi o pokonywanie pewnych fragmentów, ale tak jak powiedziałeś wielokrotnie, to jest pierwszoroczny Orli. To jest zawodnik, który jeszcze przed kilkoma miesiącami rywalizował w gronie juniorów, także naprawdę przyjemnie patrzy się na to, jak ten zawodnik jeździ, bo tutaj widać, że i wyszkolenie techniczne, ale także przygotowanie fizyczne stoi na wysokim poziomie. No i tacy zawodnicy jak Michał Paluta, tacy zawodnicy jak Maksymilian Kerl, czy także ten Szwed, który tutaj zaszczycił to swoją obecnością, czyli Dawid Risberg, mają problem z tym, żeby utrzymać tempo lub zbliżyć się właśnie do Xaviera Garnka. Na liście startowej był też Daniel Weiss-Nielsen, czyli Duńczyk, który niedawno nawiązał walkę z Markiem Konwą w Samorinie na Słowacji. Tam w jednym wyścigu zajął drugie miejsce, przegrywając z Polakiem o kilkanaście sekund, ale niestety nie dotarł do Gościęcina. Być może wtedy ta rywalizacja byłaby nieco bardziej wyrównana, natomiast no, musimy zaakceptować takie warunki, jakie mamy, taką sytuację, że Duńczyka nie ma, natomiast jest Marek Konwa, który zdecydowanie dzisiaj dominuje, ale walka zacięta jest również o kolejne pozycje i Xavier Garnek teraz ma kilka sekund przewagi nad Szymonem Pomianem i Brianem Świdrem. Ci dwaj kolejni zawodnicy zbliżają się do Xaviera Garnka, także cały czas sytuacja, jeżeli chodzi o dalsze miejsce na podium, jest otwarta i możemy spodziewać się ekscytującej rywalizacji, a do zakończenia zmagań pozostało jeszcze 3,5 rundy, także ponad 30 minut jeszcze będziemy oglądać zawodników ścigających się w ramach 30. jubileuszowego wyścigu Bryksy Cross w Gościęcinie. No właśnie, pamiętajmy, jak to było w przypadku Sofii Ungerowej i rywalizacji elity kobiet, ta młoda zawodniczka także rewelacyjnie rozpoczęła, a później z okrążenia na okrążenie słabła. Zakończyła ten wyścig na pozycji trzeciej i była najlepszą juniorką w gronie elity kobiet, ale mimo wszystko troszkę przeszarżowała, troszkę podpaliła się w początkowej fazie rywalizacji. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Xaviera Garnka. Oczywiście trzymamy kciuki, chcemy tutaj jak najlepiej dla zawodnika UKS Krupiński Suszec, ale wiemy doskonale, że trasa w Gościęcinie nie wybacza. No i oczywiście trzymamy też kciuki za pozostałych reprezentantów Polski, za Szymona Pomiana, Briana Świdra, Marka Konwę, kolarzy, którzy również tutaj zajmują miejsca w czołówce, jak Michał Paluta, bo przypominamy po raz kolejny, że mimo tego, że widzimy tutaj tylko 3 miejsca z czołówki wyścigu elity mężczyzn, to jednak znaczną część tej czołówki stanowią polscy zawodnicy, przy których nazwiskach widnieje biało-czerwona flaga. No i to właśnie Szymon Pomian, to właśnie Kartuzja Kartuzy. I Szymon Pomian, wydaje mi się, że wyprzedził Xaviera Garnka, dalej plasuje się Brian Świder, a Xavier Garnek spadł na pozycję 4. Także doszło do roszad na pozycjach od 2 do 4. Prawdą jest to, co mówisz, teraz to widzę, jest Szymon Pomian, bardzo mocno, no to tak dobrze, potężnie wręcz zbudowany zawodnik z Białegostoku, choć reprezentujący oczywiście barwy Kartuzji Kartuzy, podopieczny Dariusza Małeckiego, ale za jego plecami jest Brian Świder i Xavier Garnek, czyli w tym momencie na pozycji drugiej Szymon Pomian, na pozycji trzeciej Brian Świder, na pozycji czwartej Xavier Garnek. Ale to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy, ta nieprzewidywalność, to, że do końca wyścigu zostało jeszcze ponad 25 minut, wszystko może się wydarzyć i nic nie jest jeszcze przesądzone. Natomiast jeżeli chodzi o lidera, o tego, który w tym momencie prowadzi, no tu wydaje się, że jeżeli nic niespodziewanego się nie przydarzy, to jednak Marek Konwa obroni to prowadzenie, ponieważ ta przewaga już dochodzi do 2 minut i jest to naprawdę bardzo duża różnica, nie tylko minutowa, nie tylko czasowa, ale również różnica poziomów, jaka dzieli aktualnego lidera z pozostałymi zawodnikami. Jest chłodno dzisiaj w Gościęcinie, my to też troszkę odczuwamy, a co dopiero zawodnicy, choć mam wrażenie, że te
powiewy wiatru troszkę się uspokoiły w stosunku do tego, co było podczas rywalizacji elity kobiet. Dodatkowo wiatr rozgonił chmury na niebie, także teraz widzimy promienie słoneczne, które docierają tutaj troszeczkę na bryksy w Gościęcinie. Za chwilę Marek Konwa ponownie wjedzie na sekcję z błotem, ponieważ wjechał na kolejne okrążenie. Do końca rywalizacji zostały 3 rundy i cały czas na prowadzeniu od początku zmagań, w zasadzie od samego startu, Marek Konwa w koszulce mistrza Polski, zmierzający po 40. zwycięstwo w wyścigu UCI w karierze. Teraz widzimy, że też wykorzystuje moment do rozluźnienia mięśni, naciągnięcia i przygotowania się do dalszej, wymagającej części trasy, bo teraz w środkowej części rundy będzie musiał zmierzyć się z kilkoma podjazdami, podbiegami, więc to na pewno sprawi mu pewne trudności. A za chwilkę będziemy mogli wysłuchać rozmowy z Markiem Konwą. Ze mną Marek Konwa. Jeśli chodzi o przełajowe wyścigi tutaj, pierwszy raz w Polsce, jakie cele? No chciałem powalczyć jak najwyższą ilość punktów UCI, bo na tym mi zależy najbardziej w tym roku. No nie złapać jakiejś kontuzji, bo ważne wyścigi przede mną. Chyba w Pucharze Świata, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, więc... Więc jeszcze widzimy się na Mistrzostwach Polski na pewno? No myślę, że na pewno. A za tydzień w Zielonej Górze? Tak, też będę. W sobotę mam ostatni wyścig z cyklu Toyota Cup, a w niedzielę będę w Drzunkowie. Trzymamy kciuki za dzisiaj i wypatrujemy się na trasie. Do zobaczenia. To była rozmowa z Markiem Konwą, liderem wyścigu Bryksy Cross w Gościęcinie 30. jubileuszowej edycji, a tymczasem przyglądamy się temu, co dzieje się za plecami lidera, mistrza Polski, a tam Szymon Pomian, który aktualnie zajmuje miejsce drugie, to kolarz GKS Kartuzja w kartuzach Bike Atelier, aktualny mistrz Polski w kategorii U23, mający już kilkusekundową przewagę nad Brianem Świdrem, który zajmuje miejsce trzecie, natomiast na czwartą pozycję spadł Xavier Garnek. Ta różnica dzieląca dwóch zawodników pierwszorocznych, jeżeli chodzi o kategorię Ornik, czyli Briana Świdra i Xaviera Garnka, cały czas jest niewielka. Tu wszystko może się zdarzyć, natomiast dalej już na razie nie widać kolejnych kolarzy, którzy jadą na kolejnych pozycjach. Teraz pojawił się tam Maksymilian Kerl, jest także Michał Paluta, to zawodnik JBG2. To oni zajmują miejsca 5 i 6, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, na pozycji drugiej jedzie Szymon Pomian, tuż za nim Brian Świder oraz Xavier Garnek i wydaje się, że to Orlicy uzupełnią dzisiejsze podium zmagań w Bryksy Cross, natomiast wszystko jest jeszcze otwarte, więc możemy spodziewać się emocji w tej ostatniej części wyścigu, ponieważ zmierzamy już powoli ku końcowi, ale to dopiero 40 minut rywalizacji, także do końca zmagań pozostało jeszcze około 20 minut, mniej więcej na dystansie godziny będą ścigali się zawodnicy. No i przejechał także przez linię mety tego okrążenia Bartosz Mikler, przejechał za nim Filip Helta, za Heltą jest natomiast Dawid Jona. To zawodnicy plasowani gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, może na początku drugiej. Ja przypominam, że wyniki dzisiejszych zawodów są na stronie access-sport.pl, no i także w odpowiednim czasie, także na stronie Polskiego Związku Kolarskiego. Z podkreśleniem słowa w odpowiednim czasie. A teraz mogliśmy zaobserwować umiejętności techniczne naszych polskich orlików, ponieważ są one na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Chodzi oczywiście o Szymona Pomiana, Briana Świdra i Xaviera Garnka, którzy poradzili sobie dobrze z tym trudnym podbiegiem, które urozmaicają jeszcze dodatkowo przeszkody. I widzimy teraz, że te różnice między zawodnikami jadącymi na miejscach 2-4 są cały czas niewielkie, natomiast prowadzi w tej grupce pościgowej Szymon Pomian, kolarz GKS Kartuzja w kartuzach Bike Atelier, który walczy o to, by zająć kolejne miejsce w czołówce. Aktualnie plasuje się na drugiej pozycji ze sporą stratą do Marka Konwy, który niezmiennie od samego początku wyścigu prowadzi w wyścigu Bryksy Cross. Biało-czerwona koszulka Marka Konwy cały czas na prowadzeniu, a teraz na przeszkodach Szymon Pomian, jest także Brian Świder. Kolarz Phoenix Cycling Team pokazuje po raz kolejny, że te umiejętności techniczne również ze względu na swoje starty w kolarstwie górskim
ma na bardzo wysokim poziomie. Widzieliśmy to też we Władysławowie, gdzie zdecydowanie najlepiej radził sobie na piaszczystym odcinku. Tutaj w Gościęcinie piasku nie ma, ale za to błoto i te przeszkody, o których wspominałem, sprawiają zawodnikom wiele trudności, a ci, którzy są dobrze wyszkoleni, mogą właśnie na tym skorzystać, nadrobić tam kilka cennych sekund nad rywalami. No ale na ten moment, tak jak wspominaliśmy już wielokrotnie, sytuacja jest jeszcze otwarta, a na drugiej pozycji jedzie Szymon Pomian. Widzimy, jak trudno jest podjechać pod te podjazdy błotniste. Nawierzchnia w Gościęcinie dzisiaj jest bardzo wymagająca ze względu na opady śniegu i generalną wilgotność panującą tutaj w Gościęcinie, w gminie Pawłowiczki. Natomiast też szapoba i chwała organizatorom za przygotowanie trasy, ponieważ jeszcze wczoraj wszystko tutaj było białe, natomiast stanęli oni nie po raz pierwszy na wysokości zadania. Mowa oczywiście o klubie LKS Bryksiusz Gościęcin, o panu Janie Pateraku, którzy po raz kolejny przygotowali trasę na miarę międzynarodowych zmagań w ramach kalendarza UCI. Ja bym powiedział nawet więcej, oni zawsze stają na wysokości zadania, jeżeli chodzi o organizację wyścigu właśnie tutaj w Gościęcinie, w gminie Pawłowiczki, no bo tutaj niezależnie od warunków pogodowych, a proszę uwierzyć, bywało tutaj różnie i chodzą legendy, że bywało tutaj zimniej i bywało tutaj śniegu więcej. Tak, jeżeli są Państwo zainteresowani, to na YouTubie znajduje się taki już dość leciwy film, który pokazuje właśnie, jak przed laty było tutaj w Gościęcinie i naprawdę tego śniegu było jeszcze więcej. Z tego, co opowiadają weterani kolarstwa przełajowego, było tutaj zdecydowanie zimniej, a mimo to zawody były rozegrane i zakończyły się organizacyjnym sukcesem. Od wczoraj wspominany jest właśnie ten rok 2011. Wtedy wiele osób w ogóle nie było w stanie wyjechać, ponieważ tak zasypało tutaj Gościęcin. Mówiono też, że takiego śniegu to tutaj nie widziano. Wtedy warunki były naprawdę bardzo ekstremalne. Natomiast teraz też nie było łatwo, ale jak wspomniałeś, jak zwykle organizatorzy stanęli na wysokości zadania i oprócz tego, że przygotowali naprawdę świetną trasę, to zapewnili też po raz kolejny znakomitą atmosferę. No i to właśnie kibice, to właśnie LKS Bryksiusz Gościęcin, to słynna polska husaria, którą oglądać można na wyścigach kolarstwa przełajowego nie tylko w Gościęcinie, bo oni jeżdżą po całej Polsce, widać ich także w Czechach czy na Słowacji. No i naprawdę żywiołowo dopingują polskich zawodników. No i nie mogło ich zabraknąć właśnie tutaj, właśnie w Gościęcinie, właśnie w gminie Pawłowiczki. Tak, kibice z Gościęcina są wszędzie, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo, także za granicą. Mówi się, że szykują też wyjazd na Mistrzostwa Świata w Taborze. Tam również będą wspierać polskich zawodników. No i czynią to także na wyścigu Bryksy Cross i widać, że z powodzeniem, ponieważ Polacy prezentują się w wyścigu elity mężczyzn znakomicie, a dodatkowo, o czym wspominaliśmy wielokrotnie, co mogli Państwo zobaczyć przez kilka poprzednich godzin, znakomicie radzą sobie Polacy i Polki w każdych wyścigach dzisiaj rozgrywanych tu w Gościęcinie, ponieważ zarówno w zmaganiach juniorów, jak i w zmaganiach elity kobiet triumfy zanotowali właśnie polscy zawodnicy i zawodniczki. No i też oczywiście słowa uznania dla organizatorów, ale także dla strony Vena Sport, dla platformy Vena Sport, która tutaj realizuje nam te transmisje, bo ci z Państwa, którzy nie byli w stanie pojawić się dzisiaj w Gościęcinie i dopingować przy trasie, mają okazję oglądać transmisję na żywo i widzieć wszystkie najważniejsze fragmenty tego 30. jubileuszowego wyścigu Bryksy Cross. A my patrzymy. Tutaj Michał Paluta, za nim Maksymilian Kerl. Cały czas ta dwójka jedzie na pozycji 5. i 6. Michał Paluta próbuje zgubić swojego rywala, ale nie jest w stanie. Ten siedzi mu cały czas na kole. Teraz na zjeździe zyskał kolarz JBG2 nieco przewagi nad swoim austriackim rywalem. Natomiast cały czas nie zbliżają się też do tej czołówki, którą stanowią Marek Konwa, Szymon Pomian, Brian Świder oraz Xavier Garnek. Marek Konwa przejechał już przez linię mety, do końca zmagań pozostały dwa okrążenia, więc na kolejnej rundzie usłyszy dzwonek, a mamy teraz 46. minutę rywalizacji, więc jeszcze kilkanaście minut powinniśmy oglądać aktualnego lidera na trasie Bryksy Cross.
A ja wykorzystam chwilę i przypomnę dobre wieści z Hamburga. Mariusz Gil mistrzem świata, jeżeli chodzi o rywalizację w kolarstwie przełajowym Mastersu. Wczoraj najlepszy był Waldemar Banasiński, a medale zdobywali także Marcin Mróz oraz Andrzej Kajzer, czyli 4 medale, jeżeli chodzi o ten czempionat rozgrywany w Hamburgu. No i oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy i serdeczne gratulacje składamy właśnie tej czwórce, ale także wszystkim zawodnikom, którzy w Hamburgu się pojawili i reprezentowali biało-czerwone barwy. Dzisiaj natomiast w biało-czerwonych barwach o kolejny triumf walczy Marek Konwa, który jest na zdecydowanie innym poziomie, ściga się w innej kategorii niż cała reszta, deklasuje swoich rywali. Natomiast młodzież również radzi sobie bardzo dobrze. Chodzi o polską młodzież Szymona Pomiana, Briana Świdra, Xaviera Garnka, plasujących się na pozycjach drugiej, trzeciej i czwartej, którzy także walczą o czołowe miejsca. I teraz Szymon Pomian wjechał na kolejne okrążenie. Również pozostały mu 2 rundy do końca zmagań. I ta przewaga wydaje mi się, że urosła nieco. Brian Świder traci do kolarza GKS Kartuzja w Kartuzach około 10 sekund. Natomiast wciąż nie widzimy tutaj z naszej dziupli komentatorskiej Xaviera Garnka, więc po tym naprawdę imponującym początku kolarz UKS Krupiński-Suszec wydaje się, że nieco osłabł i w tym momencie plasuje się na miejscu czwartym z większą stratą do Briana Świdra. Także porządkujemy po raz kolejny. Pierwszy Marek Konwa, drugi Szymon Pomian, trzeci Brian Świder, czwarty Xavier Garnek, który teraz przekroczył linię mety, wyjeżdża już ponownie na kolejną rundę. No i czekamy na kolejnych. Mamy pierwszą czwórkę. No i postaramy się Państwu przybliżyć kolejne pozycje. Piąty jest Michał Paluta, JPG2 Cryospace. A tutaj problemy Marka Konwy, problemy z pięciem. Perla, tutaj faktycznie duże problemy Marka Konwy i straci na tym sporo czasu. Pytanie, czy tu nie ma jakiegoś defektu? Jest na szczycie tego podbiegu, zobaczymy, czy wskoczy. Wskoczy, a jak wskoczył, to znaczy, że będzie kontynuował jazdę. Jak będzie kontynuował jazdę, to znaczy, że defektu nie ma. Jak defektu nie ma, to drastycznie nam to sytuacji na trasie nie zmieni. Ale widzimy, że cały czas próbuje Marek Konwa pozbyć się tego błota z butów. To utrudniało rywalizację wielu zawodnikom i zawodniczkom. Widzieliśmy w wyścigu elity kobiet, że problemy z tym miała m.in. Alicja Matuła, która musiała zatrzymać się na chwilę, by otrzepać but właśnie z błota. Teraz to samo czynił Marek Konwa, który stracił na tym kilkanaście dobrych sekund, ale jednocześnie patrząc z szerszej perspektywy na przewagę, jaką wypracował sobie mistrz Polski w poprzedniej części wyścigu, no to jednak nie wpłynie to dramatycznie i drastycznie na sytuację w Brixy Cross. Piąty był Michał Paluta, szósty Maksymilian Kerle, siódmy przejechał Andrzej Żelenion, ósmy jest Dawid Risberg, czyli zawodnik z Czech, czyli mamy pierwszą ósemkę. Dziewiąty będzie Bartek Mikler, Wiktoria Jarocin Akcent. Dziesiąty Dawid Jona, grupa kolarska Gliwice. Czekamy na kolejnych. Mamy pierwszą dziesiątkę już na tym okrążeniu. 11 Filip Helta, KTM SGR MTB Team. Za Filipem Heltą jest Piotr Brzuska, także JBG2 Cryospace. A teraz po ujęciu z kamery można było zauważyć, że ta przewaga w stosunku do poprzednich okrążeń, jeżeli chodzi o Marka Konwę i zawodnika jadącego na drugiej pozycji, nie zmieniła się, ponieważ wcześniej w tym samym miejscu, gdzie teraz jest Szymon Pomian, widzieliśmy Xaviera Garnka. Xavier Garnek teraz na pozycji czwartej, natomiast na pozycji drugiej Szymon Pomian, GKS Kartuzja w Kartuzach Bike Atelier, który stara się odjechać Brianowi Świdrowi, ale jednocześnie ten nie daje za wygraną, cały czas mając w głowie myśl, że może zakończyć ten wyścig na drugiej pozycji, bo widzi, ma w zasięgu wzroku swojego głównego rywala, jeżeli o tę pozycję chodzi, czyli Szymona Pomiana, który teraz był w stanie bez problemów przeskoczyć przez te barierki, ale nie na rowerze, co natomiast uczynił Brian Świder. Za Piotrem Brzuską jest natomiast Jakub Musiali, kto już oczywiście druga dziesiątka, Jakub Musiali, klub kolarski Tarnowia, Tarnowo-Podgórne, od 1 stycznia zawodnik drużyny lubelskie Perła Polski. Lubuskie Warte Zachodu, lubelskie Perłą Polski, Mazowsze natomiast sercem Polski i Kujawy Pomorze. Team. A mówiąc oczywiście o tych drużynach kolarskich finansowanych przez samorządy, przez urzędy marszałkowskie, no bo właśnie w przypadku tych drużyn, które wymieniliśmy, to właśnie urzędy marszałkowskie
są głównymi sponsorami. No i cieszymy się z tego powodu bardzo, że coraz więcej województw inwestuje w kolarstwo, tak jak powiedzieliśmy. Lubuskie Warte Zachodu, czyli wyścig kategorii UCI, który już za tydzień w Zielonej Górze w Drzonkowie, a także drużyna juniorów Kujawy Pomorze, także drużyna juniorów oraz drużyna kategorii do lat 23, Mazowsze Serce Polski, to także liczne wyścigi rozgrywane na Mazowszu i drużyna kontynentalna pod wodzą Dariusza Banaszka, no i właśnie lubelskie Perła Polski, czyli drużyna, która od przyszłego sezonu uzyska status UCI Continental pod dowództwem oczywiście Andrzeja Borasa. Tak, no jest to niezwykle ważne, by pozyskiwać to wsparcie od samorządów. Nie jest to proste, ponieważ no, ciężko jest w kolarstwie znaleźć pieniądze na finansowanie czy to rozwoju zawodników, czy tworzenie nowych imprez, albo może kontynuowanie tradycji organizowania tych wyścigów, które odbywały się już w poprzednich latach. Dlatego cieszę, że niektóre jednostki właśnie samorządowe na szczeblu na przykład Urzędu Marszałkowskiego decydują się na wsparcie tej dyscypliny, ponieważ też nie można w całości polegać na sponsorach czysto komercyjnych, bo oni no, mają oczywiście w większości tych osób, które wspierają polskie kolarstwo, interes, żeby właśnie promować tę dyscyplinę sportu, jednak też jest to uzależnione od praw rynku, a tutaj upadek Dawida Jony, który przeleciał przez kierownicę na barierkach, próbował po raz kolejny przeskoczyć na rowerze, ale niestety tym razem nie zakończyło się to powodzeniem i po raz kolejny Dawid Jona ląduje na błocie, ponieważ na pierwszej rundzie również zaliczył kraksę, wtedy był nieco większy tłok, natomiast teraz błąd na przeszkodach, który poskutkował właśnie kraksą, ale na szczęście szybko wrócił na rower kolarz grupy kolarskiej Gliwice. No ale wyprzedził go na tym fragmencie Bartosz Mikler, co także warto zaznaczyć. Kontynuując te rozważania na temat inwestycji samorządów w kolarstwo, no to tak jak powiedzieliśmy tu z Karolem, jest to naprawdę bardzo istotne, by te organizacje wspierały kluby kolarskie, by to kolarstwo mogło się rozwijać, ponieważ bez tych środków w zasadzie nie ma przyszłości, a widzimy na przykładzie chociażby tych drużyn, o których powiedziałeś, czyli Lubelskie Perła Polski, Lubuskie Warte Zachodu, Kujawy Pomorze Team czy Mazowsze Serce Polski, że są to miejsca, w których kolarze, zawodnicy między innymi kategorii U23 czy junior mogą rozwijać się, ścigać się w imprezach międzynarodowych, w międzynarodowej stawce, a im więcej takich drużyn, im więcej takich startów, tym w przyszłości, miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało, więcej zawodowych kolarzy. No oczywiście wszystko to, co mówisz, to jest prawda. My patrzymy na kolejne fragmenty tej rywalizacji. Marek Konwa cały czas z bardzo bezpieczną przewagą na prowadzeniu. Drugi jest Szymon Pojman, trzeci Brian Świder. Wydaje mi się, tak patrząc na Szymona Pomiana oraz Briana Świdra, a także porównując to z przejazdem Marka Konwy, widać, że Marek Konwa zdecydowanie mniej ryzykuje już na tym zjeździe, ponieważ ma wypracowaną przewagę, trochę bardziej zachowawczo podchodzi do tego błota, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zaliczyć niepotrzebnej kraksy, ponieważ w perspektywie ma kolejne starty również w wyścigach zagranicznych, także starty w wyścigach UCI, więc nie ma co ryzykować, szczególnie, że sam dobrze widzi, jadąc teraz, że przewagę ma niezwykle dużą. No i teraz Marek Konwa wjeżdża już na asfalt, wjeżdża na zakończenie tego przedostatniego okrążenia, czyli będziemy mieli sygnał dzwonka, będziemy mieli ostatnie okrążenie rywalizacji, czyli jeszcze około 8, maksymalnie 9 minut. Tyle pozostało Markowi Konwie do zakończenia tego wyścigu. Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to będzie 40. zawodowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe dla Marka Konwy i z aktywnych zawodników. Naprawdę mało kto może pochwalić się lepszą statystyką od Marka w tym zestawieniu, licząc wszystkich aktywnych zawodników na świecie. Tak, Marek Konwa wielokrotnie pokazał, że jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe na szczeblu międzynarodowym, na szczeblu europejskim. Też od lat prezentuje ten bardzo wysoki poziom, jeździ po zawodach zagranicznych, startuje w wyścigach UCI, co również nie jest częste w przypadku polskich zawodników, ponieważ oni raczej wybierają imprezy chociażby z cyklu Pucharu Polski, a te w większości do kalendarza UCI nie są wpisane. Natomiast Marek Konwa prezentuje się za granicą i robi to z sukcesami, ponieważ regularnie również w tym sezonie odnosi zarówno zwycięstwa, jak i zajmuje miejsca na podium, chociażby wczoraj w kolejnej rundzie Pucharu Toy Toy Cup, gdzie zajął drugie miejsce.
tutaj widzimy drugiego. Widzimy zawodnika Kartuzji. Kartuzy, czyli Szymon Pomian, teraz wjechał na ostatnie okrążenie. Myślę, nieco ponad minuta straty do Marka Konwy, no ale tutaj Szymona zdecydowanie bardziej interesuje utrzymanie tej drugiej pozycji. Brian Świder jakby już mocno zmęczony. Jeszcze tak pół okrążenia temu wydawało się, jakby Brian Świder się zbliżał do Szymona Pomiana. Teraz jednak starszy, bardziej doświadczony zawodnik drużyny Kartuzja Kartuzy zwiększa swoją przewagę. Tak, na ten moment to Szymon Pomian powiększa przewagę nad Brianem Świdrem. Kolarz Phoenix Cycling Team nieco osłabł w tym momencie. Jest to około 10 sekund, natomiast cały czas nie widzimy tutaj Xaviera Garnka jadącego w tym momencie na miejscu czwartym, więc kolarz UKS Krupiński-Suszec, który bardzo dobrze zaczął wyścig, zajmował przez długi czas drugą pozycję, teraz nieco stracił siły i aktualnie pracuje się na miejscu czwartym. Nie wiemy też, czy nie zbliża się do niego przypadkiem Michał Paluta, doświadczony kolarz JBG2 Team, który również w drugiej części zmagań pokazywał się z bardzo dobrej strony. Zostawił za sobą Maksymiliana Kerla. Jest właśnie w tym momencie Michał Paluta razem z Xavierem Garnkiem, więc ci zawodnicy na ten moment toczą walkę o czwartą pozycję. No i widać, że ma tutaj jeszcze pewien zapas sił. Michał Paluta mocno ruszył na tym asfaltowym odcinku, no i będzie starał się zgubić młodego zawodnika drużyny UKS Krupiński-Suszec. A pamiętam, Michał Paluta tutaj jeszcze zmagania w kategorii junior, już po takiej do międzynarodowej unii kolarskiej wygrywał bodaj w 2013 roku, czyli równe 10 lat temu. Tak, to było dawno temu, ale Michał Paluta cały czas na wysokim poziomie i widzimy teraz, że na jednym z podjazdów bardzo duży, bardzo mocny zaciąg zawodnika JBG2 i był w stanie zyskać kilka metrów nad młodym kolarzem UKS Krupiński-Suszec, czyli Xavierem Garnkiem, natomiast cały czas ta dwójka jedzie dalej na pozycjach piątej i szóstej. I obserwujemy teraz Szymona Pomiana, już mocno zmęczonego, ale cały czas utrzymującego się na tej pozycji drugiej. Oczywiście Michał Paluta. Solidna zaliczka punktowa, jeżeli chodzi o punkty do rankingu UCI. Tutaj szybko sprostuję, ponieważ Michał Paluta i Xavier Garnek jadą na pozycji czwartej i piątej, a nie piątej i szóstej. A na drugim miejscu cały czas Szymon Pomian. Tak, trzeci jest Brian Świder z Phoenix Cycling Team. Przypominamy, że jest to ostatnie okrążenie 30. jubileuszowego wyścigu Bryksy Cross, jeżeli chodzi o kategorię elity mężczyzn, a w niej prowadzi cały czas Marek Konwa. Od początku zmagań mistrz Polski plasuje się na pozycji pierwszej i pewnie zmierza po kolejne zwycięstwo w karierze w wyścigu Międzynarodowej Unii Kolarskiej i po kolejne zwycięstwo w Gościęcinie. Ale myślę, że nie było to najłatwiejsze zwycięstwo Marka Konwy w karierze, ponieważ jest naprawdę chłodno, jest naprawdę dzisiaj wymagająco, właśnie w dużej części przez warunki pogodowe, ale także przez trudną trasę, jaka jest tutaj rokrocznie w Gościęcinie. To błoto połączone ze śniegiem, do tego ta temperatura, no naprawdę dzisiaj wymagający dzień dla zawodników. Widzieliśmy, że też miał Marek Konwa problemy, jeżeli chodzi o wpięcie się z tym błotem. Tam stracił kilkanaście sekund. Na ten moment przewaga wynosi około minuty nad Szymonem Pomianem, więc jest to spora różnica i wydaje się, że jeśli nie przydarzy się żaden defekt, żadna kraksa, Marek Konwa powinien dowieść to zwycięstwo. Natomiast tutaj obserwujemy interesującą walkę o drugą pozycję, ale odjeżdża Szymon Pomian od Briana Świdra. Kolarz Phoenix Cycling Team, co ciekawe, tym razem decyduje się na przeniesienie roweru i przeskoczenie na nogach przez barierki, przez przeszkody. Natomiast wcześniej starał się przeskakiwać, nie schodząc z roweru. Oczywiście tutaj nawarstwia się już zmęczenie, ponieważ jest to siódme okrążenie. Kolarzy mają coraz mniej sił i z tego powodu ta rywalizacja jest na nieco mniejszej intensywności, natomiast te różnice cały czas są bardzo duże, a kolarze musieli też zachować pewne pokłady energii na końcówkę, ponieważ końcówki są bardzo istotne, ale jednak w tym momencie w czołówce wszyscy kolarze jadą pojedynczo i na ten moment nic nie wskazuje na zmiany, jeżeli chodzi o ustawienie kolarzy na pozycjach od 1 do 3. Warto też wspomnieć, że Brian Świder i Szymon Pomian to zawodnicy kategorii U23, więc na ten moment wśród orlików najlepszy jest Szymon Pomian, Brian Świder zajmuje miejsce drugie, a na miejscu trzecim jedzie Xavier Garnek, któremu odjechał Michał Paluta. Teraz widzimy to z naszej kabiny komentatorskiej, że przewaga kolarza JBG2 wynosi około 5 sekund nad Xavierem Garnkiem.
Natomiast na naszym ekranie pojawił się przed chwilą Ondrej Żeryny, to zawodnik z Czech, regularnie ścigający się w Polsce. To natomiast Dawid Risberg, czyli zawodnik, który zawitał do nas prosto ze Szwecji. A Marek Konwa jest już naprawdę bardzo blisko zakończenia tego wyścigu. Jest on już w drugiej części tej rundy. Wskoczył na rower teraz Szymon Pomian. Chce utrzymać swoją przewagę nad trzecim Brianem Świdrem. To właśnie ten zawodnik Phoenix Cycling Team. No ten fragment niezwykle wymagający do przejechania. Jednak zawodnicy decydują się na zejście z roweru. Chyba jeszcze wbiegły do boksu technicznego Brian Świder. Żeby wymienić rower na czysty, żeby tutaj na tej końcówce rywalizacji uniknąć, a właściwie zmniejszyć prawdopodobieństwo jakiegoś defektu. A to już naprawdę końcówka samego wyścigu, oczywiście też rundy tutaj w Gościęcinie. Zawodnicy zmierzają ku linii mety i za chwilę powinien pojawić się tam Marek Konwa, kolarz Tejot Auto Skoda Mlada Bolesław, celebrujący kolejny triumf, 40 w swojej zawodowej karierze, jeżeli chodzi o wyścigi Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Natomiast na naszych ekranach widzieliśmy przed chwilą Szymona Pomiana, kolarza GKS Kartuzja w Kartuzach Bike Atelier, zajmującego w tym momencie bezpieczne drugie miejsce ze sporą przewagą nad Brianem Świdrem. A tutaj pod koniec czołowej dziesiątki widzimy Filipa Heltę, jest też Bartosz Mikler, bardzo charyzmatyczny zawodnik MLUKS, Wiktoria Jarocin Akcent. A teraz szybkie przejście na Szymona Pomiana, który zmierzy się zaraz z wymagającym zjazdem, zjazdem bardzo błotnistym, ale wydaje się, że patrząc na przewagę, jaką ma nad Brianem Świdrem, a jednocześnie straty do Marka Konwy, nie będzie ryzykował na ostatnim okrążeniu w końcówce tej rundy, żeby uniknąć wypadku, ponieważ ewentualna kraksa mogłaby go kosztować drugą pozycję, a myślę, że dla Szymona Pomiana takie miejsce jest naprawdę sporym sukcesem, ponieważ na ten moment przegrywa on jedynie z Markiem Konwą, a wszyscy wiemy, jaka jest pozycja Marka Konwy w polskim kolarstwie przełajowym. A dzisiaj wymagający dzień dla zawodników, ale także wymagający dzień dla serwismenów i dla rowerów tych zawodników. Sprzęt z pewnością także tutaj mocno eksploatowany, eksploatowani także my i nasze głosy, ale zbliżamy się już do końca. Zbliżamy się do momentu, w którym Marek Konwa po raz ostatni wyjedzie na asfalt. No i będzie mógł celebrować swoje 40. zawodowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o arenę kolarstwa przełajowego. Od tego dzieli nas już dosłownie chwila. Bartek Mikler, on także tutaj jeszcze walczy o jak najwyższą pozycję. A Marek Konwa jest już na mecie. Chcieliśmy zobaczyć ten fragment i ten moment, w którym przekraczał linię mety, w którym podnosił ręce. Ale możemy powiedzieć oficjalnie, Marek Konwa zwycięzcą 30. jubileuszowej edycji wyścigu Brixy Cross rozgrywanego w Gościęcinie. Kolejne zwycięstwo Marka Konwy bez niespodzianki, był tutaj murowanym faworytem, wygrał start i tego prowadzenia nie oddał aż do samej mety. Mistrz Polski z drużyny Toyota Auto Skoda Mlada Bolesław jest najlepszy. Dokładnie tak, zaskoczenia w wyścigu elity mężczyzn nie było. Marek Konwa przyjechał tutaj jako główny faworyt i pokazał, że dominuje, jeżeli chodzi o wyścigi rozgrywane w tym regionie, o polskie wyścigi, że jest na ten moment zdecydowanie najlepszym Polakiem, najlepszym polskim kolarzem przełajowym, a na kolejnych pozycjach utrzymują się Szymon Pomian i Brian Świder, którzy za chwilę zakończą rywalizację w wyścigu Brixy Cross. I nic nie wskazuje na to, żeby miały być tutaj jakieś roszady. Tak jest, jest Szymon Pomian. Niespełna minuta straty, może troszkę ponad minuta, tego dokładnie nie wiemy, ale słowa uznania dla Szymona Pomiana, bardzo dobry występ w jego wykonaniu. No i tutaj doceńmy dyspozycję tego zawodnika z kategorii do lat 23 GKS Kartuzja, Kartuzy podopieczny Dariusza Małeckiego, dzisiaj na pozycji drugiej. Kolejny bardzo dobry wynik Szymona Pomiana, który też regularnie na polskiej ziemi plasuje się w czołówkach wyścigów rangi UCI, też w Gościęcinie w przeszłości stawał na podium, zarówno jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, jak i właśnie wyścig Brixy Cross, a teraz na miejscu trzecim kreskę przecina Brian Świder, Phoenix Cycling Team,
czyli drugi zawodnik z kategorii U23 w tym wyścigu. No i może być z siebie niezwykle zadowolony. Pozycja trzecia, naprawdę dobry występ. Trzeba by było sięgnąć tutaj w archiwa, ale na pewno jest najmłodszym zawodnikiem, który stanie na podium tego wyścigu od wielu, wielu lat. Czwarty natomiast Michał Paluta. Podium było blisko, ale jednak nie dzisiaj. Może następnym razem, może za tydzień, a może na samych Mistrzostwach Polski, które przypomnijmy już w drugi weekend stycznia w Słupicach w województwie lubuskim. Przejechał także Xavier Garnek, no i chyba dobrze zinterpretowaliśmy tutaj jazdę Xaviera Garnka. Troszkę zabrakło, troszkę przesadził, ale to jest dalej świetna piąta pozycja. Tak, kolejny dobry występ Xaviera Garnka i kolejny dobry występ polskiej przełajowej młodzieży, ponieważ w czołowej piątce aż trzech orlików, więc to również jest, no myślę, pozytywny prognostyk, jeśli chodzi o przyszłość polskiego kolarstwa przełajowego, a także ogólnie polskiego kolarstwa, jeżeli chodzi o stan właśnie tej dyscypliny, ponieważ dzisiaj mimo stawki międzynarodowej, mimo zawodników z Czech, z Austrii, ze Szwecji, to właśnie Polacy uplasowali się w czołowej piątce. Najlepszy z zagranicznych zawodników Ondrej Żeleni na pozycji 6 i 7, natomiast Dawid Lisberg, czyli zawodnik ze Szwecji. Czekamy na kolejnych, czekamy na 8. To powinien być... No zobaczymy, kto to będzie. Może... W końcówce jechali jeszcze Bartosz Mikler, jechał Dawid Jona. Jest Filip Helta, ale wcześniej chyba był jeszcze Filip Mart, czyli drugi z zawodników ze Szwecji, ale nie jestem pewien. Poczekamy, zobaczymy i Państwu te informacje przekażemy. Na pewno każdy z zawodników cieszy się, że jest już na mecie, bo tak jak mówiliśmy, niezwykle wymagający wyścig, trudne warunki pogodowe, ale każdy z uśmiechem przekroczył linię mety. No i mamy tutaj finisz, mamy pojedynek. Dawid Jona chyba. Dawid na kolejnej Jona pozycji. Chyba przed Maksymilianem Kerlem. Tak jest, Dawid Jona wygrał ten finisz z Czechem. Czyli na pozycji 8 Dawid Jona, 9 Maksymilian Kerl, to poczekamy na 10 i powoli się z Państwem będziemy żegnać, choć oczywiście transmisja cały czas trwa. Transmisja pokaże Państwu wszystkich zawodników dojeżdżających do linii mety, a następnie ceremonię dekoracji. I kto będzie 10? Patrzymy, wypatrujemy kaskę, wypatrujemy stroju. To Filip Helta, KTM SGR MTB Team, czyli Filip Helta kończy ten wyścig na pozycji 10. To wskazuje, że 11 powinien być Bartek Mikler. A my będziemy żegnać się z Państwem i dziękować za wspólne przeżyte emocje. Za nami trzy ciekawe wyścigi, trzy wyścigi wygrane przez reprezentantów Polski. Jest potwierdzenie moich słów, jest 11 Bartek Mikler. Także jesteśmy zadowoleni. Wielkie słowa uznania raz jeszcze dla Jana Pateraka, dla całej ekipy LKS Bryks już Gościęcin i wszystkich zaangażowanych w organizację tego wyścigu, bo naprawdę nie było łatwo. Podziękowania dla Vena Sport za to, że mieliśmy przyjemność oglądać i śledzić tę transmisję na żywo. My Państwu dziękujemy. Ten wyścig, tak jak i wszystkie inne w dniu dzisiejszym, komentowali Kacper Krawczyk i Karol Dziambor. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych przełajowych wyścigach. A ja przypominam, że cały czas ceremonia dekoracji także na antenie. Także ci z Państwa, którzy chcą jeszcze zobaczyć ceremonię dekoracji, to serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy
bardzo juniorką, przechodzimy do kategorii junior. Na miejscu trzecim Matej Havel, junior team. Na miejscu drugim, szanowni państwo, reprezentant klipu Chłapowo, żeby przybliżyć, to dokładnie gmina Władysławowo, a więc nie mieli daleko ponad 600 km, ale właśnie jest, obmeldował się na miejscu drugim. Kacper Dobkę, klip Chłapowo, prosimy. Jak dziś na Mistrzostwach Polski, które były rozgrywane w Gościcinie w roku 2022, zdobył tytuł Mistrza Polski tutaj w kategorii jeszcze wtedy junior młodszy, teraz junior numerem 1 na 30. jubileuszowym wyścigu. Zapraszam Kacper Konkę, klip Chłapowo. Konkę, Kacper Dobkę i Matej Havel. Najlepsza trójka dzisiaj na łódce i cebra w kategorii junior. Prosimy o kolejne pochwale, aby też troszkę dłonie sobie zagrzeć brawami dla tej trójki kategorii junior. Dziękujemy bardzo i zapraszamy najlepszą trójkę w kategorii Elita Kobiet. Na miejscu trzecim Sofia Ungerowa. Reprezentacja Słowacji. Na miejscu drugim Maria Hegel, zawodniczka z Austrii. A numerem 1 nasza medalistka mistrzostw Polski przełajowych reprezentantka kraju, a dzisiaj wygrywa 9 Słowacji Sofia Ungerowa. Ostatni akcent dekoracji, jeśli chodzi o 30 jubileuszowy Wyksyk Rosso, to powiedział pan Wojtę, aby był 50, a myślę, że Majola spokojnie dotrzymał do 50 jubileuszowego wyścigu Wyksyk Rosso. Natomiast ja jeszcze chciałbym powiedzieć wam rzecz, ogromne podziękowania dla organizatorów. Czekam na brawa. Czekam na brawa. Bo to się im należy pełen szacunek za to, co zrobili, bo wykonali kawałki. Miejsce trzecie zapraszam Brian Schiller, Phoenix Cycling Team. Reprezentant Kartuzy. Szymon Pomian, miejsce drugie. Brawo! Jeden dzisiaj na jubileuszowym Wyksykrosie wyścigu Łódź i C2 Marek Konwa. Zapraszam serdecznie Auto Skoda Mlada Bolesław. Brian Schiller, lepsza tutaj, jeśli chodzi o te zmagania, prosimy o brawa dla
zapraszam wszystkich tych, którzy tutaj pracowali z tymi łopatami, jedłami, aby też tutaj pokazali się na scenie w tych czerwonych również kurtkach Bryksiusza, ponieważ im naprawdę należą się słowa uznania. Zrobili, to nie są jeszcze wszyscy oczywiście, ale zrobili niesamowitą pracę, za co im bardzo, bardzo dziękujemy, bo wielu tutaj jadą, zastanawiało się, czy będzie na czele z panem wójtem, Jerzy Drebonem, który też oglądał i dokładnie też wie, że tutaj trzeba było wspierać, pomóc w każdym momencie, ale naprawdę to, co zrobili, to jest mistrzostwo świata, wielki szacunek, wielkie uznanie. Szanowni Państwo, ja dzisiaj życzę, aby wszyscy spokojnie do domu wrócili bez żadnych, że tak powiem, usterek, aby się zameldowali w swoich domach. Jedni mają 600, inni 700 kilometrów, ale myślę, że wszyscy będą w domu i bardzo proszę, dajcie informacje o tym, że to wszystko tutaj udało się zrobić przy tych trudnych warunkach. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w Oczakowice, a potem Zielona Góra. Zapraszam Was serdecznie, a w tym momencie żegnam Dariusz Strucha. Widzimy się do Oczakowice.